Siemanko, z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, słuchacie Wolna Mata Podcast. W każdym odcinku możecie poznać wyjątkowe postacie związane z brazylijskim jiu-jitsu oraz chwytanymi sportami walki w Polsce. Wolna Mata Podcast, odcinek numer 46, pierwszy w nowym sezonie, samozwańczym. Moim serdecznym gościem jest Mateusz Flaga. Cześć Mateusz. Witam wszystkich. Mateusz, nasi słuchacze nie wiedzą, że jest to nasza druga próba nagrywki tego podcastu. Tak jak powiedziałem, samozwańczego nowego sezonu Wolnej Maty. Samozwańczego dlatego, że jakby no nie było jeszcze w tym roku odcinka. Jesteś pierwszym gościem w roku 2022. Czuję się zaszczycony. Tak. Bardzo fajnie cię widzieć, Mateusz. Tym bardziej, że no, pracowity okres za tobą. Tak, bardzo, że tak powiem, przygodny. Więc myślę, że wszyscy będziemy chcieli posłuchać. No, kiedy wróciłeś z Kanady? Bo świeżo co jesteś... Czyli trzy dni temu. Okej. Okay. Tak, trzy dni temu. Okej. Okay. No jak dobrze wiemy, byłeś, że tak powiem, uczęszczałeś do Tristar Gymu, do Firasa Zahabi. Ale wiesz co, Mateusz, zanim przejdziemy do tematu jakby Tristara, bo chciałbym trochę chronologicznie polecieć, to generalnie wróciłeś, jakby mam wrażenie, że wróciłeś na scenę zawodniczą do takiego mocnego punktu, gdzie rywalizowałeś jakby stosunkowo niedawno, ale to się mi tak wydaje, to może już jakby... Nie, to w 100% się z tobą zgodzę, też tak czuję, że tak jest. Miałem troszeczkę zjazd, powiedzmy, taki zawodniczy końcem może 2017-18, potem miałem tak troszeczkę przerwy, zacząłem wracać do takiej dobrej, powiedzmy, głowy startowej. Może 2019, końcówka, zacząłem czuć, że już powiedzmy, że czuję te zawody znowu, że jest fajnie, że chcę startować, że się odnajduję na nich tak jak kiedyś, no ale potem wiemy, co się wydarzyło na świecie. I jak już świat zaczynał wracać do normy, zacząłem znowu startować, to właśnie tak jak mówisz, czuję, że wróciłem do takiej mocnej formy zawodniczej i naprawdę czuję się w tej chwili dobrze, mega na zawodach i nie mogę się już doczekać. To teraz jakby jeszcze bardziej chronologicznie chciałbym pójść. Wiesz co, pierwszy raz mieliśmy okazję się spotkać, pamiętam, na warszawskich sparingach BJJ, które były organizowane w Dragon's Den. W styczniu. Tak, w 2015 w styczniu. Pamiętam, że przyjechałeś tam z SMS-em. Byłeś wtedy jeszcze niebieskim pasem, ćwiczyłeś w takich nausznikach. Pamiętam, że zrobiliśmy wtedy rundę. No ja już wtedy miałem purpurę, tak? Ale pamiętam, że dostałem grube cięgi od ciebie wtedy i SMS, pamiętam, zrobił taką zapowiedź wtedy, że jakby no Mateusz jest teraz takim, wiesz, jakby up and commerce'em właśnie, że właśnie od Maćka byłeś. I pamiętam, że w tamtym okresie ty, Kuba Zajkowski i Adrian Krzesiak byliście takimi młodymi pistoletami na tamten czas właśnie w purpurowych pasach. Bardzo dużo startowaliście, byliście jednym z takich aktywniejszych zawodników tego młodego pokolenia. I później gdzieś te wasze drogi się tak... No wiadomo, może nie to, że się rozeszły. Nie wiem, jak w przypadku Adriana było. Z racji tego, że Kuba był z Białegostoku, to wiedziałem po prostu, że wjechał do Braulio. Ale pamiętam, że... Może krążyła gdzieś taka plotka, ciężko powiedzieć, ale że ty zajechałeś się bardzo zdrowotnie przez taką aktywność swoją zawodniczą. Czy to jakby była prawda? Jakby ile w tym, jak u ciebie to w ogóle wyglądało? Trochę w tym prawdy, trochę i nie, bo po prostu to też, zrobiłem wiele błędów w tym czasie pod kątem treningu, pod kątem robienia wagi, ale dołożyła się do tego też, powiedzmy, atmosfera i różne klimaty związane z klubem, w którym wtedy byłem. Także wszystko po prostu się w tamtym momencie nie zgadzało u mnie. No i to do tego doprowadziło, takiego ogólnego wypalenia, które też oczywiście odbiło się na zdrowiu. Tak? Więc myślę, że to wszystko miało wtedy wpływ. Wszystko. Błędy treningowe związane, połączone też jakby z atmosferą w miejscu, w którym byłem. Bardzo tego dużo było wtedy naraz. No właśnie, ja nawet nie potrafię sobie przypomnieć dobrze, w którym miejscu, gdzie wtedy trenowałeś. To już jakby jest mniejsza z tym, bo może niekoniecznie warto jest do tego wracać, tak? Gdzie, co i jak. Ale kurde, mimo młodego wieku, w jakim dalej jesteś, to już masz pierwszą, kurde, wypałkę w jiu-jitsu za sobą, można powiedzieć, nie? Tak, ale ta wypałka nie była właśnie związana stricte z treningiem, bo...
ja na przykład czuję teraz po sobie, że ja mogę mega dużo trenować i nawet mam więcej energii niż w momencie, kiedy miałem chyba 20 lat. I to moim zdaniem wszystko jest od podejścia mentalnego. Ja się po prostu teraz świetnie czuję mentalnie z wszystkim, co robię, jakby no tak po prostu z takimi rzeczami. Wtedy, tak jak mówię, dużo rzeczy się nie zgadzało wokół mnie. Już nie będę jakby wchodził w szczegóły co, ale to przez to, jak wpływało to na moją psychikę, wysysało po prostu ze mnie energię do życia. Jakby wątpiłem w pewne rzeczy, które wtedy robiłem i myślę, że to po prostu powtarzane miesiącami tak na mnie wpłynęło. No ale tak, było to jakby związane z taką troszeczkę wypałką. No i też powrót potem do treningów takich na pełnych obrotach mi sporo czasu zajął, bo pamiętam, że wyprowadziłem się wtedy z Warszawy 2 miesiące, w ogóle nie chodziłem na matę. Ja pamiętam, że mówiłem wtedy, że ja już nie wiem, czy ja w ogóle będę trenował jeszcze. Ale wróciłem na treningi, no nie szło to najlepiej. Na początku nie czułem się dobrze i po prostu musiałem nad pewnymi rzeczami popracować. W ogóle mało kto wie, ale ja przez ten czas, ja 10 miesięcy prawie w ogóle nie zrobiłem żadnego sparingu. I jakby to odbudowywanie z tego całego okresu, który też trwał, to nie się nie zbudowało w miesiąc, też zajęło mi sporo czasu, tak? Szczególnie mentalnie, bo to fizycznie my się jako ludzie możemy zniszczyć szybko i odbudować szybko. Mentalnie wielu rzeczy nie zauważamy długo, a jak zauważamy, często jest już późno i też potem długo się to odkręca, tak? Więc to mi po prostu zajęło najwięcej czasu wtedy. Taki mentalny powrót do, że nawet nie mówię startów, nawet po prostu treningu na pewnych obrotach. Do takiego rytmu, nie? Dokładnie. No właśnie, kurde, wiesz co, wydaje mi się, że takie to wypalenie, albo jest już po prostu biletem w jedną stronę, że ludzie już po prostu nie wracają, albo może być właśnie takim punktem zwrotnym, który gdzieś potem pomaga wrócić na odpowiednie rytmy, bo zakładam, tak jak teraz z tego miejsca, jak tutaj siedzisz, że przyniosło ci to mnóstwo wniosków. No tak jak opowiedziałeś teraz dokładnie o tym, że fizycznie jesteśmy w stanie odbudować bardzo dużo, że treningowo jesteśmy w stanie gdzieś tam wrócić, ale dopóki, kurde, głowa nam nie działa, to po prostu no, nie ma na to szans. Ale wiesz co, chciałem poruszyć też taki temat, bo sam bardzo często tak myślę, że jeżeli jesteś młodziakiem, w jakimś tam określonym wieku, bo no mówimy, ty jesteś który rocznik, tak? 95. Jeżeli jesteś w takim dość młodym wieku i zaczynasz generować sukcesy, odnosić sukcesy w czynności, która jest twoją pasją i zajawką, to może to zadziałać na młody umysł dwojako. Oczywiście wszystko jest kwestią środowiska treningowego, tego, kogo masz nad sobą, ludzi, którzy cię wspierają, tak? Ale zawsze się zastanawiam, jak patrzę gdzieś tak na młodych ludzi, to teraz tak. Na ile możemy być pewni, że ten ktoś za 10 lat dalej będzie w grze? Rozumiesz? W ten sposób. A na ile jakby pytanie, czy mu nie odpierdzieli palma totalnie i w ogóle się zmieni i że gdzieś potem, no wiadomo, no, nie zadziała to zbyt dobrze, nie? Ja na przykład jestem orędownikiem tej jakby długoterminowości, tak? Czyli fajnie, że ktoś gdzieś tam odnosi sukcesy i w ogóle, ale no jest to powiedzenie, że it's not about who's good, it's about who's left. I wydaje mi się, że jest dużo w tym jakby tej takiej racji, nie? Bo oczywiście it's who's good też jest ważne, bo to, że kurde, wiesz, zostaniesz, a masz kałdun wielki i jesteś, kurde, już, wiesz, słaby w tym jiu-jitsu, to też nie o to chodzi, tak? Ale jednak trenować tak, żeby trenować długo i być w tym lat 10, 15, 20, jak zawodnicy, których znamy, nie? To jest to. Moim zdaniem to zależy od kilku rzeczy. Oczywiście jakieś predyspozycje indywidualne, no niektórzy ludzie jakby wygrają Mistrzostwa Polski w niebieskich pasach i myślą, że już są buczeczą i jakby no nie radzą sobie z tym, że już są mega sławni po wygraniu Mistrzostw Polski w niebieskich pasach lub początkujących w ADCC. I tak i czasem po prostu ciężko to zmienić. Ktoś się w taki sposób z tym obnosi i tyle. Są ludzie, którzy wygrywają coś, wracają do domu i sobie myślą, kurde, mało, chcę więcej. Ja na przykład zawsze tak miałem. Oczywiście ja miałem taki czas, że się nie potrafiłem cieszyć w ogóle z rzeczy, które wygrałem na przykład albo zrobiłem na zawodach, co też nie było dobre, bo uważam, że trzeba po prostu mieć w tym wszystkim balans i to jest coś, co cię doprowadzi do tego, o czym mówisz, czyli do tej takiej długodystansowości w jiu-jitsu. Że pojechałem na zawody, na przykład wygrałem,
powiedzmy mistrzostwa Polski. Spoko, fajnie, cieszę się. Nie ujmuję sobie, że to tylko mistrzostwa Polski. No nie, to też było trudne. Też startowałem, walczyłem z ludźmi, którzy się przygotowywali, chcieli to wygrać, tak? Ale wiem, że to nie jest mój końcowy cel w moim przypadku. Więc jakby uznaję swoje... to, co jakby zrobiłem, czyli że wygrałem, ale sprowadzam się też w tym samym czasie troszeczkę na ziemię, że dobra, stary, słuchaj, to są tylko mistrzostwa Polski, ale też z tej drugiej strony odpatrzenia na tytuł, żeby uznać to co zrobiłem. Skalę, to jest, nie? Chodzi tak, o skalę. To jest też aż mistrzostwa Polski, że dobra, wygrałem, fajnie, tak, ale są kolejne, bo też moim zdaniem łatwo się wypalić, jak ma się koło siebie takie środowisko lub sam się takiemu jest, że dobra, wygrałem coś, ale to dalej mało. Fajnie to mieć w sobie, jak najbardziej, ale no tak z mojej perspektywy też warto się cieszyć tym, co się zrobiło, ale widzieć, co można zrobić jeszcze. No i co też jeszcze do tego może się przyczynić, czy ktoś zostanie w tym jiu-jitsu, czy nie. Moim zdaniem dobre prowadzenie, ale nie takie, bo ludzie często myślą, że szczególnie jiu-jitsu właśnie, że trener to powinien wymiatać na macie, pokazywać wszystkim wszystkie najlepsze detale, szczegóły i tak dalej. No, im bardziej jesteśmy zaawansowani i tym sami tego szukamy, tak? Ja na przykład uważam, że trener to powinien właśnie tak prowadzić, nawet bardziej życiowo, dawać takie rady. Też właśnie a propos, żeby, jak to mówiłeś, palma nie odbiła od wygrania pewnych zawodów, albo też, żeby się nie zdemotywował, nie przestraszył pewnych zawodów w jedną i w drugą stronę. Pokierował cię też na przykład, dobra, słuchaj, teraz musisz pracować nad przejściami gardy w taki sposób. Niekoniecznie ci pokazywał, czy złapać nachwytem, czy podchwytem spodnie, przechodząc gardę, czy tam kostkę, czy coś takiego. Tylko ci powiedział, nie wiem, na przykład jesteś za lekki na nogach, za łatwo cię podnieść, musisz bardziej pracować nad miażdżeniem, tak? Albo powiedzmy z gardą. No, przykładów jest tego dużo. Takie po prostu takie pokierowanie. I ja miałem na przykład to szczęście, że może jak ktoś pamięta, jakby jakieś tam kluby reprezentowałem i gdzie byłem, no to zmieniałem trochę te swoje lokalizacje w życiu, ale od samego początku, prawie samego początku, bo jedna osoba od samego początku, druga troszeczkę później, miałem nad sobą dwie osoby, którym w jiu-jitsu bardzo ufałem i ufam do tej pory, które mnie dobrze zawsze kierowały, no to był Maciek Kozak i mój trener z Anglii, Alan Pozo, i właśnie mogłem też im zaufać tak życiowo i sportowo i dawali mi dobre rady właśnie życiowe i sportowe, nie tylko jakby pokazywali techniki, szczegóły i tak dalej. No mój ten trener w Anglii właśnie bardziej mi tak ogólnie mówił o tym jiu-jitsu, że teraz się skup na tym. Maciek też, ale też jeszcze mi do tego pokazywał techniki, szczegóły, dużo sparowaliśmy, więc każdy miał tu jakąś swoją rolę. Więc to uważam, że jest mega ważne. Dobre prowadzenie i też kwestia takiej osobowości, jak to do tego podejdzie, no bo to jest ciężkie jakby tak wiele lat w tym wytrwać, mówię, na wysokim poziomie, na wysokich obrotach. Nie jest to łatwe. Znalezienie sobie rytmu, którym jesteś w stanie działać nie tydzień, nie miesiąc, tylko rok, jakiegoś balansu. Okej, teraz trenuję, teraz mam chwilę przerwy, teraz trenuję, teraz mam chwilę przerwy i to też się odnosi do dnia, tygodnia, miesiąca, nie tylko, że dobra, lecę 2 miesiące, ile wlezie, aż po prostu mam dosyć i potem 2 miesiące leżę. No nie, to nie o to chodzi. Więc ten rytm też jest mega ważny, ale to się wszystko odnosi od głowy. No, że każdy pewnie, kto tego słucha i dużo startuje, jest ambitny, będzie wiedział, o czym teraz mówię, że odpoczynek dla ambitnego zawodnika, który dużo trenuje, jest mentalnie czasami ciężką rzeczą. Siedzimy ten dzień i nagle co zrobić? Co ja mam ze sobą zrobić? Nie trenuję. Masakra. Też trzeba sobie z tym radzić. Trzeba znaleźć sobie zajęcie. Im szybciej to zrobimy... Ja miałem z tym długi problem na przykład. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Wiesz co? Tak, bardzo, bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś. Teraz ja od dawna już... może nie to, że działam w myśl tego, ale... na przykład definiuję swój stan psychiczny... dopiero w momentach, w których wszystko gaśnie i się uspokaja. Czyli jeżeli jestem, wiesz, w pracy, kurde, prywatki, grupy, tutaj, podcasty, działa się, wszystko dzieje, ale jeżeli tak się wszystko kręci, okej, okay, i ja się kładę wieczorem do łóżka, jest spokój, odpalam sobie książeczkę, jest wszystko okej, okay, ja się czuję spokojny, jest dobrze, ale jeżeli coś się grubego dzieje w życiu, niedobrego,
na rytmie i na tempie możesz jechać, ale jak to wszystko gaśnie, to się wszystkie demony dopadają, nie? W ten sposób. To jest, myślę, że to jest to, o czym mówisz, nie? Że wiesz, my jesteśmy nauczeni tego, znaczy jiu-jitsu nas nauczyło od samego początku takich mocnych bodźców, wiesz? To jest przede wszystkim trening, daje ci taki mocny bodziec, nie tylko fizyczny, ale bardzo emocjonalny, jakby to nie jest w porównaniu do aktywności fizycznej, gdzie na przykład chodzisz na siłownię, to wiesz, jakby człowiek z tego może wyjść wypompowany z siłki, dostanie trochę endorfin, ale w głowie to ci nie zostawi za dużo. No naprawdę, jakby z całym szacunkiem do, wiesz, jakby kultury fizycznej do ludzi, którzy ćwiczą różne dyscypliny, tak? Ale jednak tutaj masz tego wszystkiego tak dużo, tych wariantów i tych rozkmin, jeszcze jak trafiasz na środowisko treningowe, które, wiesz, dużo rozkminia i to wszystko próbuje się rozwijać, tak? To ty wracasz do domu, wiesz, cały czas przybodźcowany. Nagle bodźce zwalniają, bo powiedzmy, nie wiem, popatrz ile osób przy kontuzji łapie jakąś, kurde, deprę i w ogóle się słabo czuć zaczyna i potem ma problem z powrotem i ogólnie, nie? To jest jakby, wiesz, sport wyczynowy jest, kurwa, no, jest takim... Jest ciężki. No jest ciężki, dlatego właśnie pamiętałem sytuację twoją, w której jakby gdzieś tam zniknąłeś i doznałeś tego uczucia gdzieś tam już wypalenia, bo gdzieś tam do mnie docierały głosy. No ale mimo wszystko jesteś i też dalej idąc jakby na linii czasu, to gdzieś tam później zacząłem zauważać Mateusza Flagę w kontekście bardziej trenera. Gdzieś zauważyłem, że zaczynasz udzielać seminarek, widziałem, że znowu jesteś na scenie, ale jakby bardziej w roli jakiegoś takiego trenera, nie? Czy to nie było też trochę tak w którymś momencie, że to ci znowu zaczęło dawać więcej fanów, bo zacząłeś więcej prowadzić? Nie do końca. Wydaje mi się, że to się bardziej związało z tym, że jak skończyłem studia, no to dostałem, mieszkałem wtedy w Krakowie, dostałem możliwość po prostu od mojego trenera z Anglii przyjechać tam i żyć z tego jiu-jitsu właśnie jako instruktor. No więc wtedy po prostu dużo prowadziłem i treningów, no jak przyjeżdżałem do Polski, też zauważyłem tu taką zależność, że zawsze jak przyjeżdżam właśnie z Anglii, po jakimś, czy jak mieszkałem w Anglii, czy właśnie teraz z tej Kanady, no to, czy w ogóle jak ktoś przyjeżdża z zagranicy, wszyscy nagle się bardziej interesują. No ale rozumiem, no to jest zawsze, ktoś był gdzie indziej, jest, można się coś ciekawego dowiedzieć, więc zawsze jak wracałem, no to było sporo chętnych ludzi do robienia seminariów, czy jakichś tam właśnie treningów. Tak to się po prostu, myślę, że to po prostu się złożyło wraz z rozwojem moich umiejętności, że mogłem po prostu z czasem coraz więcej przekazywać, a seminaria zacząłem prowadzić bardzo wcześnie, bo kiedyś miałem pomysł po prostu, żeby odłożyć sobie na Worcy seminariami. Nie wiem, czy to pamiętasz. Pamiętam, oczywiście, tak. I to też, ile miałem wątpliwości wtedy, myślę sobie, kto będzie chciał zrobić seminarium z purpurowym pasem? A ja miałem purpurę pół roku może wtedy. No ale myślę sobie, okej, okay, no jak nie spróbuję, to się nie dowiem. I okazało się, że zrobiłem 13 seminariów, 11 w Polsce, 2 za granicą. Stary, znajomi mi pomogli, nieznajomi mi pomogli i naprawdę wyszło to bardzo świetnie i niektóre te kontakty dostały później, więc ktoś tam mnie zaprosił jeszcze raz, no to ktoś zobaczył, tu jest seminarium, no to może my go zaprosimy. Gdzieś, na pewno gdzieś tam też w środowisku opinia krąży, jaka krąży, ale na pewno jakaś krąży a propos tych seminariów, ludzie sobie między sobą rozmawiają, więc w miarę się to kręci. Ja też bardzo lubię prowadzić seminaria, bardzo mi to sprawia dużo satysfakcji. Ja też jak uczę, no to lubię się dzielić z ludźmi tym, co faktycznie robię, nie ukrywam tak, że nie wiem, teraz byłem w Kanadzie i o, mam coś, czego wam nie pokażę. Nie, ja chcę, żeby to jiu-jitsu w Polsce szło do przodu. Na tym mi zależy. Nie zależy mi na ukrywaniu technik przed sobą, czy tak samo nawet z ludźmi, z którymi trenuję na co dzień. Nie zależy mi na ukrywaniu technik przed nimi. Ja chcę, żeby oni znali wszystkie moje techniki, żeby stawiali mi opór. Tak samo w Polsce. Niech się to jiu-jitsu rozwija. Fajnie, że ja mogę przyjechać teraz do Warszawy na Mistrzostwa Polski i mieć ciężką kategorię, 5 walk z naprawdę mocnymi zawodnikami, 5 walk mówię do złota, trzeba, z naprawdę mocnymi zawodnikami i super, mogę sobie wsiąść w auto, przyjechać 3 godziny i mieć taki fajny turniej tutaj, nie muszę lecieć do Londynu, nie muszę lecieć do USA, wiadomo, tam też, tak, ale mamy to już tutaj. Ten poziom rośnie, więc uważam, że im więcej będzie takich osób, które się tym chętnie będzie dzielić, tym lepiej. A tak jest. Tak jest, ale też fajnie, że coraz więcej ludzi też wyjeżdża gdzieś tam za granicę, widzi jak to wygląda, że ten poziom nie jest kosmiczny. To jest
Różnica moim zdaniem jest w ilości dobrych zawodników. Ale skąd się to wzięło, ta różnica, że oni po prostu dłużej tam już mają takich konkretnych trenerów. U nas jeszcze brakuje konkretnych, mam na myśli, że ktoś żyje z tego. Że żyje tylko tym, a nie, że przychodzi po prostu po pracy. Oczywiście nic nie ujmując takim ludziom, bo nie każdy ma ambicje być full-time trenerem jiu-jitsu. I wiem, że to też nie jest łatwe. Tylko ja na przykład patrzę ze swojej perspektywy. No, jak ktoś, jak ja chcę się od kogoś uczyć, jiu-jitsu czy cokolwiek to jest, to z mojego poziomu, z poziomu, jak ja się w to angażuję, i tak będzie myślał każdy zawodnik, który się w to bardzo angażuje. Chce mieć trenera, który też się tak w to angażuje. Jak jesteś dwa razy dziennie na macie i chcesz wygrywać największe turnieje na świecie, no to raczej się nie będziesz uczył od kogoś, kto trenuje trzy razy w tygodniu po pracy. I nie ogląda tego, nie wie, co się dzieje na scenie, nie zna nawet nazwisk zawodników, jakichś tam znanych turniejów, trenerów i tak dalej. No, logiczne. Mhm. Wiesz co? To jest... wszystko kwestia. Dokładnie o tym samym myślałem i po którymś obozie, po którejś piranii, jak byłem, to właśnie stwierdziłem, że nic tak bardzo nie odróżnia nas od tych, którzy są lepsi, jak po prostu środowisko treningowe, codzienne. I to jest po prostu, można mówić, że ktoś tam ma talent, ktoś tam ma mniej talentu, ale jednak to środowisko treningowe, na które składają się trenerzy, którzy z tego żyją, rozkminiają, do tego zawodnicy, którzy również tym żyją, po prostu wpływa na to, że no jesteśmy lepsi, nie? I wiesz, ja też gdzieś to zawsze odnoszę po trochu gdzieś do siebie, że wiesz, no na przykład na aktualne ADCC, jakby Mistrzostwa Polski, przyjechałem z tym, co mam, nie? Czy mam dobre środowisko treningowe? No, jeszcze nie. Cały czas jesteśmy na rozruchu, cały czas to jest więcej prowadzenia niż trenowania, ale to się wszystko buduje. Nie? Ale nie robiąc tego, inaczej go nie polepszysz. W sensie nie jeżdżąc na zawody, nie jeżdżąc na obozy. No nikt nie zaczynał od świetnego jakby środowiska treningowego, świetnego poziomu i nikt nie urodził się świetnym trenerem. Każdy gdzieś tam zaczął, jeździł, uczył się na błędach, analizował. To o to chodzi, bo każdy, kogo się zapyta na świecie, jakiś najlepszy zawodnik, no nikt się taki nie urodził. Nikt się taki nie urodził. Każdy po prostu z tych ludzi był tym mega zajarany, miał mega na to zajawkę, jeździł, uczył się, pytał, siedział po godzinach, zadawał pytania. No jak teraz właśnie a propos tego wjazdu do Kanady, jak zanim pojechałem do Kanady, to ja miałem w notatniku w telefonie napisane 40 pytań, może nie 40, ale na pewno z 30 ich było, które ja chcę tam zadać, bo ja wiedziałem, po co ja tam jadę, co ja chcę się stamtąd dowiedzieć i nie dość, że uzyskałem na nie wszystkie odpowiedź, to dowiedziałem się jeszcze 10 razy więcej. A propos tego, to zaraz przejdziemy do Tristara, ale wiesz co, Mateusz, zawsze zadawałem sobie pytanie, co takiego nastąpiło, że Mateusz Flaga, użyję tego słowa, przepoczwarzył się z zawodnika gi na takiego maniaka w nogi. I teraz powiem ci tak, z mojego punktu widzenia, tak harmonijny progres, jaki obserwuję u ciebie od czasu, kiedy wszedłeś w temat nogi, i tyle, ile wydarzyło się na przestrzeni ostatniego półtorej roku, no to naprawdę jestem pełen podziwu, tak? Bo gdzieś zacząłeś, wróciłeś tej rywalizacji, zacząłeś coś tam wyjeżdżać, spotkaliśmy się na obozie, gdzieś tam na Legloku u Kamila widziałem, że tam rozkminiasz, dużo czerpiesz gdzieś tej wiedzy. Rok temu wystartowałeś tu na Mistrzostwach Polski ADCC, z Mateuszem Szczecińskim nie dałeś się odpalić na Legloka i to uważam, że to już było takie coś, że tak no Flaga odrabia lekcje. To widać, że wiesz, że po prostu, no wiesz, to no, wszyscy, wiadomo, jak z Mateuszem no, jakby jest krótka piłka, nie? Ludzie wszyscy, wiesz, wydaje się, że, znaczy wiadomo, że walki z nim trwają bardzo krótko i bardzo mocni zawodnicy odpadali z nim bardzo szybko, nie? Następnie z Bartkiem Łukaszewiczem, z Silnorękim wygrałeś na trialsach, więc już jakby no, miałeś takie, wiesz, dobre naprawdę występy z czołówką. Teraz do tego jest wyjazd gdzieś do Tristara. Spędzasz bardzo dużo nad tym czasu. No ale dobra, cofnijmy się do pytania. Czy coś konkretnego jakby się wydarzyło, że zacząłeś się bardziej interesować nogi, czy to było po prostu zmiana tego trendu światowego i ty zacząłeś w tym odnajdywać troszeczkę więcej fanu? Wydarzyło się, powiedzmy. Ja tak nie do końca szedłem za trendami, że a teraz wszyscy robią nogi, to ja robię nogi, czy teraz wszyscy robią to.
to ja robię to. Raczej robiłem zawsze to, co mi pasuje i co czuję. Jeszcze powiem a propos tamtego ADCC w tamtym roku, że mówisz, że odrobiłem lekcję do tych legloków. W sumie nie do końca. Ja tak jechałem i tak wszyscy mówili, a masz Szczecińskiego w pierwszej walce. Ja sobie myślę, kurde, trenowałem z lepszymi leglockerami, nie? Jakby nie robiłem z nim nigdy wcześniej, więc nie znałem umiejętności. Jest naprawdę mega dobry i była to ciężka walka, którą chętnie chciałem powtórzyć, ale po prostu poszedłem tam i mówię, nie poddam je tym taktarowem. No i też przez to, że właśnie walczyłem dużo w gi, na początku szczególnie robiłem to lasso na tą nogę, ludzie wszyscy skakali po te taktarowe, po prostu mam dobrze wypracowaną tą obronę. Czy było to łatwe do wybronienia? Nie było, no ale jakby dużo bym zmienił teraz w tej walce i mówię, chętnie bym chciał ją powtórzyć, mam nadzieję, że ona się za jakiś czas powtórzy, może na Mistrzostwach Europy, ale mówię, mam dużo jakby szacunku do jego umiejętności, jest dobrym zawodnikiem, ale chętnie bym to powtórzył i teraz czuję się pewnie, że poszłoby ta walka dużo inaczej. I tak poszedłem na te zawody właśnie nie wiedząc, czego w ogóle się spodziewać. Pójdę, zobaczę, jak będzie, nie? I dużo się nauczyłem na tym i to było naprawdę fajne doświadczenie, ale te przepisy ADCC do tej pory, no tak, miałem parę fajnych walk, ale ciężko mi szły te turnieje. Gdzieś tam, tu mi szło spoko, zaraz mnie ktoś odpalił gdzieś właśnie znikąd jakimś duszeniem ręka goła. Przeważnie to się zdarzało na ostatnich ADCC. No ale tak jak mówisz, no odrobiłem lekcje z wieloma rzeczami i ja po prostu się bardzo lubię, szczególnie teraz im dłużej trenuję, bardzo lubię się uczyć tego jiu-jitsu. Kiedyś miałem takie podejście, że ja codziennie po prostu trenuję, żeby wygrać zawody. No i myślę, że to też był jakiś czynnik do tego wypalenia się, o którym troszeczkę gadaliśmy kiedyś. Teraz trenuję, żeby się uczyć. Ja teraz idę na trening i uczę się. Nie trenuję, żeby wygrać, znaczy też trenuję, żeby wygrać zawody, ale to nie jest coś, że z czym się budzę codziennie i mówię, idę na trening, żeby wygrać. Nie, ja idę się uczyć. Dzięki temu na przykład łatwiej mi się trenuje po prostu. Częściej, łatwiej, jakby z luźniejszą głową. No ale do czego zmierzam? Jak przestałem robić to gi, to okazało się, że mam mega dużo do nauki bez kimon. No i to mnie po prostu bardzo, bardzo, jakby dało mi dużego kopa, że przychodziłem na matę i mówię, kurde, mam to do zrobienia, tak aż mnie to po prostu przerastało w pewnym momencie. Mówię, tyle mam do nauki w tym nogi. Dobra, ale zrobię to, zaplanuję sobie teraz to, potem to, nauczę się tego. I myślę, że ten fakt, że poczułem się w niektórych aspektach walki jak biały pas, bardzo mnie popchał do przodu, że po prostu miałem tą chęć nauki tych wszystkich nowych rzeczy. No zaczęło się oczywiście od legloków. Leglocki mi poszły całkiem spoko. Nie uważam się za jakiegoś super leglockera, ale dużo używam leglocków do różnych rzeczy. No można używać do kontrowania obaleń, przetoczeń, brania pleców. Jakby to mi fajnie przychodziło, bo robiłem dużo berimbolo i różnych tego typu wkrętek w kimonach, więc tak naprawdę dużo leglocków wychodzi z tego, że się wkręcamy pod kogoś, że podnosimy jakby czyjeś biodra i wchodzimy pod spód, więc to jest coś, co zawsze ćwiczyłem. Po prostu też trzeba zrozumieć, jak się zmienia ten styl, że to nie jest tak, że o, ja teraz się muszę nauczyć leglocków i ja muszę robić całkiem inne wejścia do nich i tak dalej. Nie, to jest, ja cały czas robiłem jiu-jitsu do tej pory, tylko troszeczkę inaczej. Bazowałem bardziej na uchwytach za kimono niż gdzieś tam za ciało. Trzeba zrozumieć tą koncepcję tego, że okej, tu trzeba po prostu wejść pod kogoś, gdzieś tam się wkręcić. No to okej, robiłem to tyle lat w kimonach, więc to jest praktycznie to samo. No i to właśnie taka mentalność, im dłużej trenuję i tym bardziej jak ściągnąłem to gi i nie widzę nawet tego swojego pasa codziennie, tym bardziej mam taką mentalność białego pasa, że każdego pytam, kto mnie czymś zaskoczył. Nieważne, czy trenuję z niebieskim pasem, czy z czarnym, ktoś mnie czymś zaskoczył, czy nawet po prostu nie mogłem na kimś czegoś zrobić, co mi na większości wychodzi, to pytam każdego. Pokaż, spróbujmy, jak to było, jak to mogę zrobić. I dzięki temu właśnie, że chodzę na trening uczyć się, no to też się zmieniło, myślę, od czasu, kiedy zacząłem bardziej nogi trenować. Tak to się mniej więcej też zgrało w czasie. No ale teraz wracając do pytania, co się wydarzyło? No to tak, byłem w Londynie wtedy jeszcze i był lockdown, więc kluby były pozamykane, no ale wiadomo, to już nie jest żadnym sekretem, każdy trenował w podziemiu. Zaczęliśmy sobie chodzić, to był rok, końcówka 2020, początek 2021. Zaczęliśmy chodzić tak raz, dwa razy w tygodniu do klubu London Shoot Fighters. Nie wiem, czy kojarzysz? Tak, tak, tak. W Londynie. No i trenowaliśmy tam na jiu-jitsu, nasza ekipa zawodnicza, w sensie z DR Teamu,
chodziliśmy na grappling tam raz, dwa razy w tygodniu do tych zawodników. No i że był lockdown, to nie było żadnych, powiedzmy, klientów. Byli sami zawodnicy, sami prozawodnicy. No i my tam przychodziliśmy do nich robić to jiu-jitsu. No, głównie kimoniarze, nie? No i zrobiłem kilka tych treningów. Bardzo mi się podobała intensywność. To, że jest tam trzech trenerów, patrzą, jakby siedzą nad nami, patrzą na nas i w ogóle cały czas jakby coś podpowiadają. Jest taki bardzo profesjonalna atmosfera. Wiadomo, nie wszędzie tak jest z no-gi, ale to mi się spodobało wtedy. I to, że miałem taką rozkminkę wtedy, że kurde, no dobra, robię z nimi, tak, gardy mi nie mogą przejść, przetoczę ich, tak, ale idziemy w zapasy, nie mogę im nic zrobić, nie mam za wiele opcji. Ciężko mi ich poddać, no bo wiesz, ci zawodnicy tacy pro MMA, no to są, fizycznie są bardzo mocni, są trudni do poddania, jak mało ćwiczysz, jak głównie ćwiczysz, jak kogoś związać w gardę i przetoczyć i mu gardę przejść, to nagle, a ich to nagle nie interesuje, no to... Musisz myśleć inaczej, tak, troszkę, nie? Tak, i jakby wtedy tak wracałem do domu po tych treningach, to nie jest tak, że ja tam byłem gnieciony i był w ogóle dramat. No jak były zapasy, czy zapasy pod siatką, to tak, ale w parterze. Tylko mówię, wracam, mówię, kurde, ja nie mogę nic zrobić z tym gościem, nie mogę ich poddać. A tam dobry poziom był, nie? To nie tak, że po prostu jacyś tam zawodnicy MMA. No i tak zacząłem się więcej interesować tym no-gi. Tutaj może się jakieś skrętówki troszkę nauczę, nie? Tu coś. I coś mi zaczęło na nich wychodzić. Zacząłem robić trochę tych zapasów też więcej i po prostu... Zaczęło mi się to podobać, tak? Zostałem potem ten czarny pas i tak sobie też wtedy troszeczkę już trenowałem chwilę dłużej no-gi, ale wszedł mi wtedy do głowy trochę ten trend. Mówię, że kurde, teraz mam czarny pas, chciałbym porobić jakieś super fajty. Patrzę, tyle osób robi te super fajty. Nie robię już tego w kimonach. Ale to nie, ja nie robię tego po to, żeby mieć super fajty. Mi się to po prostu podoba. Teraz, jak sobie myślę, że trenowałem tyle lat tylko gi i byłem troszeczkę zamknięty na te inne rzeczy, to jestem w szoku, szczerze mówiąc, nie? Tak, wiadomo, gi, no też jest super, też lubię, też jakby wychowałem się na tym w jiu-jitsu, ale patrzę, jak bardzo jako grapplera w ogóle ogranicza cię gi na zasadzie, ile się nie uczysz. Ile się nie uczysz po prostu. Nie uczysz się headlocków, duszeń, ręka, głowa. No bo nie skoczysz komuś po głowę, jak cię trzyma za dwa rękawy. Nie uczysz się leglocków, bo praktycznie nic nie możesz robić. Nie uczysz się zapasów, bo po co? No po co, nie? No ja zawsze gdzieś tam starałem się z raz w tygodniu chociaż technikę porobić, więc zawsze mi się to podobało, ale nie mogłem tego używać w walce. Znaczy nie mogłem. No mało kto w ogóle chciał walczyć w stójce. Teraz dla mnie super, bo mi się mega podobają zapasy i mogę tego używać po prostu na treningu non-stop. Więc no tak mniej więcej ta zmiana wyglądała. Im bardziej to zacząłem trenować i się zagłębiać w to, ile mam do nauki, tym bardziej te aspekty tego no-gi mi się zaczęły zwyczajnie bardziej podobać, ta walka. No, tak by to można streścić. A jeszcze co do tej całej profesjonalizacji, którą tam zastałem, to też się zainteresowałem MMA i też od jakiegoś czasu sobie trenuję. Tak mówię, powoli wchodzę w ten świat. Tu trochę stujeczki, tu troszkę MMA, tu trochę jakichś tam zapasów pod ścianą. Trochę chwilę już to robię i na pewno też bym chciał powalczyć, może w następnym roku. Teraz mówię, biorę się za to troszeczkę konkretniej. Więc bardziej teraz idę troszeczkę w tą stronę. Jest to zmiana o 180 stopni, ale mi się to teraz po prostu bardzo podoba i dlatego to robię. Nie robię tego na siłę, nie robię tego, bo muszę, bo ktoś mi każe, bo chcę na tym zarabiać pieniądze, po prostu sprawia mi to mega dużą przyjemność. Cały czas mi tkwi w głowie to, co powiedziałeś, że im rzadziej widzisz swój czarny pas, tym bardziej masz mentalność białego pasa. Super, naprawdę powiem ci, że cały czas mi się to wwierciło w głowę. Tym bardziej, że wiesz co, trochę zacząłem ostatnio myśleć o właśnie tym kawałku materiału zawiązanym na biodrach. No również od 3 lat jestem posiadaczem czarnego pasa. To dłużej ode mnie. Tak, 2-3 lat, już nie pamiętam jak dostałem. Tak, dłużej od ciebie prawdopodobnie, ale chwilkę dosłownie. I wiesz co? Jest to na pewno jakiś ważny symbol dla nas, tak? Uwieńczenie tej pracy, długoletni, co włożyliśmy. Ale wiesz co, powiem ci tak, w kontekście walki w kimonach totalnie się nie czuję czarnym pasem. I mówię o tym wprost. Jak patrzę na czarnych pasów, na ich rozkminę, na grę w kimonach, tak?
to naprawdę tym czarnym pasem się nie czuję, nie? Jakby ja wiem, że dla kogoś jakby czarny pas gdzieś do moich podopiecznych to jest ważne, bo wiesz co, inaczej, może bardziej pewnie się czuję z czarnym pasem jako ktoś, kto jakby rozumie i widzi z tego jiu-jitsu więcej, aniżeli sportowy czarny pas, taki wiesz, w tym kontekście. No bo to nie? Trzeba też rozróżnić, no nie każdy będzie zawodnikiem, nie każdy będzie zawodnikiem na tym najwyższym poziomie, gdzieś tam wordsów, gi, ale też mam wrażenie, że te kimona już na tym najwyższym poziomie, oczywiście to jest... zgubiłem wątek, ale chodzi mi o to, że tam już po prostu wchodzą takie szczegóły związane właśnie z taktyką, oni tam o wszystkim już myślą, często jak w którym miejscu na macie się ustawić, w którym momencie walki na te przewagi i tak dalej. Jest po prostu w tym dużo taktyki, szachowania, takich mega, trzeba się tak mega zagłębiać w detale, które oczywiście musisz znać, jeśli chcesz być mistrzem świata, nawet niekoniecznie czarnych pasów, nawet gdzieś tam brązów czy coś, no poziom jest naprawdę kosmiczny. Z czego mam wrażenie, że no-gi jest takie bardziej, nie powiedziałbym, że proste, ale nie proste w tego słowa znaczeniu, że prościej się go nauczyć, tylko jest takie bardziej proste na tej zasadzie, że wygrywa jiu-jitsu, patrzymy na ADCC na przykład, wygrywa jiu-jitsu, a nie szachowanie się na przewagi czy jakieś tam takie mega, powiedzmy, strategiczne. Wiesz, też trzeba mieć strategię na ADCC, jak rozegram pierwsze trzy minuty. Przecież oczywiście. Jak rozegram drugie trzy, jak rozegram dogrywkę, ale strategię bardziej układasz pod konkretne te jakby... Nie chcę, żeby mnie ktoś źle zrozumiał, ale no, w no-gi bardziej wygrywa jiu-jitsu, w gi też, ale jest więcej strategii. Dużo więcej strategii, dużo więcej takich szczegółów, takich malutkich szczegółów, które mają znaczenie w trakcie walki. No i... Kurde, co jeszcze mogę dodać? No chyba tyle. No jakby to no-gi też jest ciekawsze do oglądania, chociaż też nie zawsze. No tak, zawsze. Ja myślę, że wiesz co, Mateusz, tutaj nie warto jest brzmieć jakby przez taki pryzmat, że wiesz, usiadło dwóch sympatyków w formułę tak. No-gi, submission fightingu i wiesz, i ojczy na gi, bo ja ci powiem, że na przykład ja się już z tego wyleczyłem. Przez długi czas, pamiętam, że od czasu, wiesz, bo u nas jakby punktem przełomowym były seminarki ze Zbyszkiem Tyszką w 2015, gdzie wiesz, pokazał nam, na czym polega submission fighting, nie? Że to są zapasy połączone z leglockami, z headlockami, że to jest totalnie inna orientacja przestrzenna w walce, na innych rzeczach się powinieneś tak. skupiać. I my zaczęliśmy tylko, wow, dobra, to uczymy się tego od początku, totalnie. I nie uczyliśmy się jiu-jitsu od początku, bo wiesz co, jakby zarówno ty, jak i Kamil Wilk, jak i Mateusz Szczeciński, i również zaliczę Janusza do tego i siebie, tak? Jako jakby takie przykłady. Pierwsze kilka lat robiliśmy wyłącznie w kimonach i na przykład Wilku tak samo pierwsze 6 lat robił tylko w gi i przez to wyrobiliśmy sobie gardę. A więc taką płaszczyznę walki, która pozwala nam z pleców czuć się w miarę komfortowo, trochę się powkręcać, zrozumieć inwersję, jakby to wszystko. I potem jak dorzuciliśmy do tego jakby rzeczy, których musimy się uczyć od nowa, tak, to tamte płaszczyzny już były na jakimś poziomie. Dokładnie. Więc nie musiałeś się uczyć od zera tego wszystkiego, nie? Ja nie chcę też brzmieć jak hejter kimon, bo to nie o to chodzi. Ja absolutnie nim nie jestem. Tylko patrzę teraz przez swój pryzmat po to, po co ja teraz robię jiu-jitsu i jakie jiu-jitsu mi się teraz podoba. I patrząc, jakby mnie ktoś zapytał 5 lat temu, no to w ogóle gi jest najlepsze i koniec. No jakby o czym w ogóle mowa, tak? Ale wtedy nie miałem doświadczeń trenowania jiu-jitsu zawodnika MMA. Nie miałem doświadczeń zrobienia jiu-jitsu z ciosami na przykład. Nie miałem doświadczeń porobienia więcej zapasów czy doświadczenia właśnie jiu-jitsu no-gi na takim wysokim poziomie, takim jakie ono teraz jest. Kiedyś, wiesz, wszyscy trenowali w gi, bo no-gi było podobne do gi tak naprawdę. Tak samo kto wygrywał ADCC? No kimoniarze głównie, nie? No to było bardzo, bardzo podobne. Gdzieś tam ludzie ściągali na kimono bez kimon. Tak, no. Ja też na przykład, wiesz, potrafiłem pojechać na kiedyś, pamiętam, British Nationals IBJJF, jeszcze w purpurach to było, gdzieś w 2019. Przez, pamiętam, 3 miesiące zrobiłem jeden trening no-gi, wygrałem 2 złota. To jiu-jitsu było takie samo. A jeszcze trudniej mi było przejść gardę, bo było ślisko i nie miał kto jak mnie złapać za nogi, a ludzie nie mieli innych pomysłów. Nie było body locka,
nie atakowało się nogami, nie atakowało się nóg, nie atakowało się głowy przy tych przejściach gardy, żeby było praktycznie to samo, a dla mnie jeszcze sobie wtedy myślałem, to przecież jest łatwiej, nikt mi gardę nie przejdzie bez kimon, jak oni to mogą zrobić, nie? Jak jeszcze nie mają za co złapać, więc kimona super, ale to zależy kto, po co trenuje jiu-jitsu. Ja się przebranżowiłem, dlatego że nie, że ktoś mi kazał, tak jak mówię, czy że był trend, tylko zasmakowałem tego treningu. O, też powiem to w taki sposób. Dostałem czarny pas i poszedłem na te treningi właśnie z tymi zawodnikami MMA, no i porobiłem tam wszystko z nimi wtedy. No bo wtedy jakby nie umiałem żadnej stójki, więc poza czystą stójką, no ale jakieś tam zapasy pod ścianą, parter z ciosami, same zapasy, samo jiu-jitsu. Dotarło do mnie, kurde chłopie, masz czarny pas, a masz takie dziury w tym grapplingu takim ogólnym. Nie mówię w kimonach. W kimonach spoko, czułem się świetnie, tak? Ale dotarło do mnie, że mam takie dziury w tym ogólnym grapplingu, że ja po prostu wracałem wtedy do domu i sobie myślę, nie, no nie może tak być. Nie może tak być, że ja mam czarny pas i wychodzi mi jakiś typ z MMA i ja go nie mogę przewrócić. Jak nie wciągnę w gardę, to mu nic nie zrobię. A jeszcze wciągnę w gardę i co mu zrobię? Nie mogę go poddać, nie mogę go poddać leglockiem, bo tego nie umiem. Przetoczę go i co? On mi wstanie i co dalej? Nie? Już zacząłem myśleć o tym po prostu w inny sposób. I dlatego to nie jest właśnie tak, że hejtuję kimona, ale widzę mankamenty po prostu tej jednopłaszczyznowej. Tak, te mankamenty tej jednopłaszczyznowej właśnie, czekaj, jeszcze tej jednopłaszczyznowej właśnie walki w kimonach. Ale tak jak wcześniej powiedziałeś, że to kimona ci tam dały gardę i tak dalej, mi kimona też bardzo dużo dały. No, ja na przykład w tym nogi nie walczę jak taki typowy zawodnik Saboni, że tylko skacze po poddania. Ja mam te poddania dodane do swojego stylu, który zawsze miałem, czyli raczej cierpliwie pozycje i tak dalej. Też no, mam dzięki temu gardę, kontrolę pozycji, to nacisk, żeby być na górze, to pilnowanie punktów, to też się wszystko przydaje. Ludzie mówią, a nie walcz na punkty, tylko poddawaj. Nie zawsze się tak da. Nie zawsze się tak da. Wszystkim, którzy tak mówią, polecam pojechać na jakiś bardzo duży turniej i zobaczyć, jak to wygląda. I że naprawdę będziecie chcieli wygrać. Jedyną opcją, jaką będziecie mogli wygrać, to jest 2-0 na przykład. Albo będziecie mieli gorszy dzień i czujecie, no kurde, nie poddam gościa. No to co, będę się rzucał na niego bez sensu? Nie. To wygram 2-0. No i co? Taka prawda jest, że tych naszych walk na zawodach nikt nie pamięta. One są dla nas. One są dla nas i tyle. No może ktoś pamięta, że wygrałeś, powiedzmy, tu w Polsce na przykład, Mistrzostwa Polski. Ale czy ktoś pamięta, jak to zrobiłeś? Nie, ludzie nie będą tego pamiętali. I ja właśnie, mi tyle ludzi a propos tego no-gi mówi o walce z Mateuszem Szczecińskim, którą przegrałem, z którym nie jestem zadowolony, bo ją przegrałem. I po tym mnie ludzie zaczęli jakby zauważać w no-gi. O, wyszedł flaga, zawalczył dobrze ze Szczecińskim. Ale to była moja pierwsza walka. Ja przegrałem, pojechałem do domu z niczym. A jakbym wygrał? Ktoś by pamiętał, jak wygrałem te walki? Prawdopodobnie nie. Więc to jest materiał do nauki dla nas. Jeśli wracasz do domu po zawodach i cię denerwuje, że wygrywasz wszystkie walki 2-0, coś z tym zrób. Jeśli ci to nie przeszkadza, taki masz styl i tak lubisz walczyć, spoko, nie ma problemu. Jakby to nie jest show też. Super fighty, co innego, no, ale na takich zawodach to nie jest show. Przyjeżdżałem po prostu ten turniej wygrać, sprawdzić jakieś rzeczy, nad którymi pracowaliśmy i tyle. Wróćmy teraz do tego, co powiedziałeś a propos dziur ogólnych w grapplingu. Bo to jest bardzo ciekawy aspekt, wiesz? Jeżeli spojrzymy na jiu-jitsu i na grappling, lubię słowo grappling, od bardzo dłuższego czasu można je stosować również do kimon. Powoli polubiłem. Lubię również stosować do kimon. Bo to jest po prostu walka na chwyty. To jakby łącząca wszystkie są style. Ogólne pryncypia walki na chwyty, które musisz po prostu znać. Pierwszym z tych wytycznych jest umiejętność przewrócenia przeciwnika do parteru i tam skontrolowania go, tak? I tak jak mówisz, jeżeli jesteśmy ktoś jest zbyt sfokusowany przez długie lata na, wiesz, wciąganie do gardy, wiesz, też jakby nie chodzi o krytykę, tylko w momencie, w którym Mateusz, ty to odkryłeś, stałeś się kompletniejszym grapplerem i zacząłeś na to patrzeć jako na sztukę przede wszystkim. I kurde, no wiesz co, jestem naprawdę też pełen podziwu tego, że ty po prostu zacząłeś odkrywać to wszystko na nowo i my mieliśmy dokładnie to samo. I w tym momencie to się
jakby już nie było tego znużenia, bo ja pamiętam w 2015 roku było znużenie kimonami, stary, było jakby, moty byli Mendesi, wiesz, mi slajdy, cały czas drillowanie tego wszystkiego, cały czas w kółko, robienie, prawdopodobnie jakbyśmy pociągnęli kilka lat przód, byśmy się zaczęli czegoś uczyć nowego, nie, ale spojrzenie na grappling jako na całość, tak, że właśnie poradzenie sobie z gościem z MMA, który jest mega pasywny, żeby go oszukać, żeby pracować reaktywnie, proaktywnie, kiedy ty masz być bardziej aktywny, a kiedy kogoś podpuścić, żeby poszedł w tą stronę, bo zaraz się głowa pojawi, zrób w tą stronę, postawi rękę, masz shoulder crunch, masz jakby zacząłem zauważyć w tym więcej jakby takiej zabawy wielopłaszczyznowej i no i też zdecydowanie od momentu, w którym jakby gra nogi się poprawiła, to zacząłem widzieć więcej dziur takich właśnie w tym grapplingu ogólnym i im bardziej patrzysz na walkę na chwyty, jako na jakby całość taką ogólną, to się przerzuca i na kimona, i na nogi, wiesz, jest to prawidło, które mówił zawsze, że o, jakby chcesz być tam, że trzeba robić w kimonach, żeby też to się dało na nogi, nie? Niektórzy mówią, że to nie ma w tym prawdy w ogóle, no, na przykład Robert Digli też ostatnio coś takiego napisał, że kilka treningów w kimonach daje mu coś tam więcej, bo właśnie on tam dał takie jakby fajne zdanie, napisał, że z racji na ciasność tych pozycji musisz wykorzystywać kąty i to wszystko troszeczkę w inny sposób, a kurde, im bardziej ta bania jest otwarta, im więcej masz tych zadań, a z drugiej strony też Danaher ostatnio napisał, jak wstawił ten post z Meregalim, tak, że tam w kimonach robił, napisał, że na koniec dnia to dalej jest jiu-jitsu, jest to tylko inna forma ekspresji i są inne problemy do rozwiązania. Dokładnie. Stary, i to jest najlepiej podsumowujące zdanie, że jakby i jedno, i drugie daje nam różne problemy do rozwiązania i musimy być na te problemy otwarci. Tylko właśnie widzisz, kwestia tego, chcesz startować więcej w nogi czy coś, bardziej się fokusujesz, ale jakbyś miał założyć kimonko czy coś, robisz, bawisz się i nie na zasadzie, o nie, ja już tam w tych kimonach, to daj spokój, powiążę, bo wiesz, jaki jest też mental, nie? Tak. A gdzie w tym gi, człowieku, powiążą, pokleją, ja to nie lubię, jest, wiesz, nie, jakby trzeba właśnie się bawić, nie? Ciągnąc to zdanie, że to jest to samo, jakby ten sam problem i koncepcja, no mnie po prostu znudziło rozwiązywanie problemów w gi. I zauważyłem, ile gi ma problemów na tej zasadzie, że właśnie jako taki nie kompletuje dobrze tego całego grapplingu. Znaczy są rzeczy, których się tam nie robi, tak? Ale też właśnie takie rzeczy, o których mówiłeś, że warto sobie umieć radzić z każdym stylem, MMA, z zapaśnikiem i tak dalej, to też przychodzi po czasie, jak już więcej umiesz w tym jiu-jitsu. To też, jak słucha ktoś tego, kto dopiero zaczyna, no to też ciężko tak sobie od razu z każdym radzić, wiadomo, ale trzeba trenować tak, żeby sobie z każdym radzić, czyli warto czasem potrenować z zawodnikami MMA, warto potrenować z kimoniarzami, warto potrenować z ludźmi bez kimon, więc warto po prostu zbadać też z judokami nawet. Po prostu, nawet jeśli mi się to nie podoba, to gdzieś tam parę razy potrenuję z judokami, pójdę, czy z jednym nawet właśnie się z kimś umówisz, jak się ma jakiegoś znajomego, powiedzmy judokę, czy się pójdzie na jakiś trening, nawet po to, żeby znać ich sposób działania, sposób myślenia. Oczywiście. Wychodzi ci wtedy judoka i sobie myślisz, na zawodach, kurde, rzuci mnie. No rzuci mnie, no co mu zrobię, nie? Jest dobrym judoką. Ale rzuci mnie i się obróci do mnie plecami i go uduszę. Bo wiem, że judocy tak robią, nie? Czy na przykład, no, jeśli to jest powiedzmy taki czysty judoka, nie? Że nie przestawił się powiedzmy na to jiu-jitsu, nie? Więc to też warto zbadać te różne style. Sam, tak jak właśnie mówisz, to słowo grappling, ile się w tym zawiera różnych sztuk walki. Zapasy, sambo tam się kwalifikuje, judo, jiu-jitsu. Wiesz, no masa tego jest, więc warto poznać jakby sposób każdego, nie? Żeby wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. O, ten będzie mi reagował tak, ten będzie mi reagował tak, a ten jeszcze w inny sposób. I jeszcze co chciałbym się odnieść do tego, że mówiłeś właśnie, że trening w gi pomaga treningowi no gi. Myślę, że tak, ale myślę, że to no gi pójdzie dopiero, bo już powoli zaczyna iść na przykład goście gdzieś tam od Danahera tak do przodu, że będą ludzie, co trenują tylko bez gi i będą w tym mega mocni. Bo teraz dużo bardzo tych ludzi, którzy są na topie no gi, to są byli kimoniarze. Tak jak tu mówiłeś nawet o polskiej scenie. Więc mówienie na przykład przez takich ludzi, nawet przeze mnie, czy wiesz, że kimona, no to w ogóle kimona są niepotrzebne w gi, nie? No większość mojej gry w nogi, no to jest to, co mam z kimon, nie? I wiesz, tak jak mówiłem, już wychowałem się głównie na kimonach, więc to ma to duże przełożenie, aczkolwiek już na tym etapie uważam, że można by wychować mocnego zawodnika nogi,
który by nie założył w życiu kimona. Jestem no oczywiście, tego 100% pewny. Bo to jest specyfikacja od początku, bo też mówimy o czymś innym, nie? Bo jeżeli od początku tworzysz klub ze środowiskiem no-gi i z tego, nie, no jakby nie narzucajmy ludziom, słuchajcie, musicie założyć kimono. Dokładnie. Nie, ci ludzie nawet nigdy w życiu mogą nie dostać pasa, albo jak będą chcieli startować na zawodach z podziałem na pasy, no to wtedy coś tam można myśleć. To teraz ja zadam pytanie, a co sądzisz o promowaniu ludzi na pasy, którzy nie trenują w gi? Powiedzmy, no tak, skończę jeszcze pytanie. Powiedzmy, masz zawodnika MMA, on nigdy nie zakłada gi i musi przyjść na trening w gi w kimonie, żebyś ty mu dał pas. Potrzebne to czy niepotrzebne? Czy można mu dać ten pas po prostu? Wiesz co, ja przede wszystkim przedyskutowałbym z takim zawodnikiem potrzebę tego stopnia. Co by mu to dało? Bo jeżeli, tak jak mówię, ktoś nastawia się na rywalizację sportową w różnych formułach i formuła IBJJF, która, no nie ukrywajmy, dalej ma swój prestiż i ten ktoś chce wyjeżdżać, no to wiadomo, że gości nie będzie całe życie z białym pasem startował. Możesz mu to nadawać, tak? Jeżeli ta symbolika dalej jest poniekąd gdzieś ważna dla kogoś i ty utrzymujesz to w klubie, to okej, okay, nadajesz te kolejne pasy, ale jeżeli jakby ty się trzymasz mocno tego, że te pasy nie są potrzebne, to uważam, że to jakby jest zbędne, nie? Że to jest zbędne. Tylko widzisz, pytanie, bo to jest kwestia obyczajowa mocno u nas w kulturze, jakby jiu-jitsu. I teraz widzisz, no jak powiedzmy, że masz zawodników MMA, którzy się... tak, postawmy jaki prototyp młodego człowieka, który zaczyna przygodę z MMA i poznaje tą część chwytaną tylko i wyłącznie w aspekcie tym... Pas żaden w jiu-jitsu nie jest mu potrzebny. O tak, nie? Ale jeśli będzie chciał startować w jiu-jitsu na przykład, lub przychodzi do ciebie, nie wiem, 3-4 razy w tygodniu na jiu-jitsu, trenuje już kilka lat, uważam, że to jest fajna motywacja do pracy i na przykład by chciał wystartować, powiedzmy. Oczywiście, nie. Jakby, wiesz, mówię, wszystko jest kwestią symboliki też, jaki ty nadasz jako trener. Jeżeli wiesz, że ten ktoś na przykład przychodzi do klubu, obserwuje innych, którzy mają pasy i tak mówi, o, że czy na przykład nawet usłyszysz od niego coś takiego, a, że tam poddałem, on ma purpurowy pas. To widać, że dla niego to jest symbol, który coś znaczy i wtedy to ma wartość, nie? Ale jeżeli ktoś od samego początku, a, na cholerę mi te pasy nie robi w kimonach, wiesz, to można poczuć po ludziach, co dla nich tak ma wartość, czy aspekt warsztatu, czy aspekt jakby symboliki. Ale jak taki człowiek dostanie pas, to i tak się cieszy. Oczywiście, oczywiście. Że uważam, że to jest kwestia indywidualnego podejścia, oczywiście, tak jak mówisz, trenera i klubu, ale uważam, że tacy ludzie też na te pasy zasługują, no bo jakiś to no-gi idzie do przodu, tych turniejów jest więcej, też jednak są dzielone na pasy te turnieje, nie? No może ADCC nie, ale masz, nie wiem, Worlds no-gi, czy nawet jakieś tam... No to ja mówię masz dzielone na pasy, więc... Masz takiego zawodnika, na przykład trenuje ci 5 lat i ma biały pas, bo ktoś go tam nie chciał promować. No to głupio, żeby startował w tych białych pasach. Wtedy warto ludzi promować. No to taki trend też teraz idzie. No to wszystko wiemy. A propos jeszcze wcześniej, gadaliśmy o tych dziurach, powiedzmy, w grapplingu jakby brakujących. Coś, co zauważyłem, już zacznę trochę już o tym tristarze, że to, co zauważyłem na przykład tam, co mi się bardzo, bardzo podobało, tak jak mówię, mi się mega zawsze podobały zapasy. No może nie było tego widać w moich walkach, ale zawsze lubiłem sobie je potrenować. Jarał mnie ten sport. I tam na każdym treningu są zapasy. Jest technika zapaśnicza. I przeważnie po dwóch rundkach to jest tak, dobra, kto chce robić normalne rundy, zostaje tu, kto chce robić zapasy, to tam do klatki, jeszcze takiego jednego pokoju też z klatką. I masa ludzi to robi, ale jest wybór. Chcesz robić zapasy, idziemy robić zapasy. Nie chcesz, zostajesz się kulać, tak? I to nie są zapasy, bo dużo osób myśli, dobra, ja teraz chcę robić zapasy, to ja idę do zapaśników. No ciężko będzie, to po pierwsze. Po drugie, to nie będą, ja nie mówię, że to jest złe. Warto też pójść, obyć się z ich siłą, obyć się z ich sposobem, to już o tym wcześniej mówiliśmy, obyć się z tym, jak oni będą reagować. Ale sam pomyśl, ile się zmienia, jak masz komuś wejść w nogi i może cię poddać gilotyną, a jeszcze do tego ma dobrą gilotynę. Jak byłem parę razy w takim klubie zapaśniczym, to ja po prostu idę po te nogi. Co on może mi zrobić? Może mi zesprolować i zajść mi za plecy i nie zajść za plecy po zapaśniczemu, nie wpiąć haków czy coś takiego. Co mi się może stać? Nie poddam ja nawet. To co? Najwyżej zesproluje, ucieknie. No to jest trochę inna charakterystyka dyscypliny, nie? Oczywiście. A tu nie? Właśnie tam robiliśmy zapasy codziennie z zawodnikami z jiu-jitsu, zawodnikami MMA, a przychodzili też jacyś zapaśnicy, ale możesz poddawać, możesz kontrować, wiesz, leglockami. Nie ma tak, że kogoś
położysz na plecy, on dotnie tę matę przez sekundę i odpuszczamy. Nie, jest akcja po prostu do wzięcia pleców. Ludzie, którzy właśnie walczą w MMA, czy startują w ADCC, no to to, co jeszcze wcześniej tu gdzieś za kulisami gadaliśmy, że takim mocnym trendem jest teraz właśnie ekspozycja pleców i branie pleców jakby z tego klinczu w stójce, kiedy ktoś jest jakby na rękach i nogach. Bardzo się dużo ląduje w tej pozycji, bo zauważasz, że ludzie tak uciekają. ADCC tak uciekają, bo nie chcą stracić punktów. MMA tak uciekają, no bo tak wstają często przez plecy do siatki i tak dalej. I jak to poćwiczysz, nie? Zadaniówki, no fajnie, zrobić zadaniówki, ale też musisz wiedzieć, jak tam dojść w walce. Jak tam zareagować, kiedy dojdziesz tam po 5 minutach walki, jesteś zmęczony, nie? Więc taki trening to jest coś, co ja na przykład w miejscach, których teraz trenuję, będę chciał, czy jak cię tam z kimś będę umawiał na treningi, będę chciał mega, mega wdrażać. Już jakby to robiłem wcześniej, zauważyłem to we wcześniejszym wyjeździe i to jest naprawdę bardzo ważne. I też jak się staje przed takim gościem czasami, to ma, wiesz, że on ma gorsze jiu-jitsu, że ma niższy poziom jiu-jitsu od ciebie, ale nie możesz go obalić i jest trening zapasów. I znaczy jest runda zapaśnicza. Oczywiście możesz siąść do gardy, nikt ci nic nie powie, ale jak idziesz faktycznie się uczyć i ćwiczyć, to nie siądziesz. No i kurde, nagle się musisz z nim namęczyć. Nagle wchodzisz jakiemuś niebieskiemu paskowi, powiedzmy z mocną bazą zapaśniczą w nogi, poddaje cię gilotyną. No i co jest? Frustrujesz się trochę, nie? Kurde. Dlaczego, nie? Wiesz, na przykład robiłeś rundę z tym gościem w jiu-jitsu i wiesz, że go zniszczyłeś, tak? Ale nie możesz go obalić, na przykład. Albo poddajecie go obalając, albo kontrujecie poddaniami. To się robi inna gra, naprawdę się robi inna gra i warto jest taki trening wdrażać, po prostu przyzwyczajać ludzi do walki w stójce. Czasem ja mam tak, czasem robię z kimś, to ma mocne zapasy, nie mogę go obalić, no to próbuję gdzieś tam, idę w ten kocioł, tak, próbuję go obalić, nie udaje mi się, zawsze mogę skontrować leglockami, wychodzę na górę, moment, nie, gilotyną, czymkolwiek, no. Dlatego też nie można się ograniczać, że dobra, ja chcę robić teraz mieć dobre zapasy w jiu-jitsu, no to będę robił zapasy u zapaśników, a kulał się tylko na ziemi z gościami z jiu-jitsu. Nie, trzeba porobić to też z ludźmi, którzy będą cię chcieli poddać, którzy będą mieli inne nastawienie. Czasem na taki trening przyjdzie ktoś, kto nie będzie w ogóle chciał nikogo obalać, tylko będzie chciał wszystkich poddać gilotyną. I super, taki gość też ci jest potrzebny w tym klubie, nie? Czy przyjdzie gość, który nie będzie chciał cię obalać, tylko będzie ci się wkręcać do imanari roll czy czegoś takiego. Spoko. Z takim też musisz sobie umieć radzić, nie? Albo przyjdzie gość, który będzie nie do obalenia i po prostu musisz mu się wkręcić, w jakiś sposób się do niego zbliżyć, wkręcić się pod nogi, żeby go przetoczyć. To wszystko jest po prostu potrzebne. Tak przebiegają nauki jakichś technik i sprawdzanie swoich technik, że po prostu masz technikę A i musisz mieć odpowiedź na 10 reakcji, nie? A jak je znajdziesz? No trenując z innymi ludźmi, nie? No i właśnie po te trenowanie z innymi ludźmi wyjechałeś do Tristar, tak? To może zacznijmy od jakby twojej przygody. Jak w ogóle złapałeś koneksję? Kiedy wyjechałeś tam po raz pierwszy? Kiedy wyjechałeś po raz drugi? Tak. Wiesz co, kiedyś właśnie jak miałem ten taki gorszy czas, powiedzmy, życiowy, że trochę mniej, no i też jakby mniej wtedy trenowałem, zacząłem sobie słuchać dużo różnych podcastów, łapać wiedzę taką bardziej teoretyczną, a co nie miałem wcześniej jakby czasu, może nie, ale no po prostu byłem skupiony na robocie, tak? I trafiłem na podcast tego Firasa, o których opowiadał po prostu o różnych rzeczach. No i tak posłuchałem raz, drugi, piąty, dziesiąty, gdzieś tam zacząłem wdrażać te rzeczy do treningu i myślę sobie, kurde, ten gość coś wie. Ten gość coś wie, czego inni nie wiedzą, nie? No i zacząłem słuchać. To był rok 2018. Zacząłem po prostu religijnie słuchać takiego podcastu, zaczynać wdrażać te pewne rzeczy. I to nie jest tak, że nawet upatrzyłem sobie jedną konkretną osobę jak Boga i jadę tam, bo Firas Zahabi i koniec. Nie, po prostu te rzeczy... Ja generalnie jestem ostrożny z takimi rzeczami, idealizowaniem kogoś, ale właśnie z nim po prostu było tak, że te rzeczy, które on mówił, zaczęły działać w moim treningu. Wszystkie jakby rzeczy, których się nauczyłem z tych podcastów, które chciałem wdrożyć i wdrożyłem, mi dużo pomogły. O co do podejścia mentalnego do treningów, co do nawet technik czy różnych tego typu rzeczy. No i pomyślałem sobie, zobaczyłem, a on jest w tym Tristarze, no to tam Saint-Pierre trenował, tak? I tam jest ten, i potem zobaczyłem jiu-jitsu, no tam był Taza, ten Krelisten i tam ten właśnie ten Pierre Olivier, dużo dobrych zawodników. Myślę sobie, fajnie by tam było kiedyś pojechać. I on zawsze mówił w tym swoim podcaście, że ma te dormsy, tam te właśnie pokoje dla zawodników, że przyjeżdżajcie, jakby, że dormsy są otwarte. I sobie myślę, kurde, kiedyś bym chciał tam pojechać, chciałbym potrenować po prostu pod tym gościem, bo
to jest tak, że na świecie jest masa dobrych trenerów. Ja też stronie odmówienia czegoś takiego, że coś jest najlepsze na świecie. Wolę powiedzieć, że coś jest jedno z najlepszych, bo to jest bardzo subiektywna opinia. No, tobie może leżeć inny styl trenerski niż mi. Dla mnie osobiście jest to jeden z najlepszych trenerów na świecie, bo leży mi jego styl prowadzenia. Leży mi po prostu cała jego rozkmina sportów walki. I na przykład taki sam jak on, w pewien sposób bardzo podobny jest Saint-Pierre. I taka podobna rozkmina na ten temat. I to też mi się bardzo podobało. Jakby ja nie miałem nigdy jakoś wielu idolów w sportach walki, ale Saint-Pierre zawsze był moim idolem i też kiedyś chciałem przez to tam pojechać, no ale trafiłem na tego Zachabiego, ten podcast. No i chciałem to zrobić. No ale potem wiadomo, lockdowny. Tak, ale jak się lockdowny zaczęły kończyć, to chciałem polecieć na Nogi Worldsy w 2021 i wtedy nie dało się wlecieć do USA z Europy. Trzeba było przesiedzieć 2 tygodnie gdzieś w innym po prostu kraju. No to pomyślałem sobie, chciałem lecieć na Nogi Worldsy i zostać potem w Kanadzie trenować. Ale że nie mogłem, tak? To mówię, dobra, lecę do Kanady. Tam byłem niecałe 3 tygodnie. I stamtąd polecę sobie na Nogi Worldsy. I tak miałem założoną taką wycieczkę, więc czy tam odwróciłem kolejność, to nie miało znaczenia. No i tak tam wylądowałem po raz pierwszy i po prostu wciągnął mnie ten klub od razu. Jakby atmosfera, poziom nauczania, poziom po prostu treningu, struktura treningu. No po prostu super. Dla mnie było świetnie. Same warunki tego, jak się tam, jak się trenuje, jakby cała ta infrastruktura, też to, że właśnie się zostaje w tych pokojach dla fighterów, które są 10 metrów od klubu. No i ja tam jadę trenować. Ja nie jadę tam, wiadomo, fajnie sobie coś zobaczyć w mieście i też to robię, ale ja tam nie jadę zwiedzać i jeździć po lasach i zwiedzać Kanady, tylko jadę tam się uczyć. Więc to było dla mnie idealne i stwierdziłem, że po prostu wracam tam. Tak samo teraz, już będąc w samolocie w środę, już sobie zaplanowałem kolejny wyjazd, rozpisałem sobie koszty, ile muszę zebrać, co na co i już po prostu wszystko wiem i wiem, że chcę tam jeździć, bo to jest taka moja baza do nauki za oceanem. Dobrze jest w coś wierzyć, tak samo jak i w kogoś wierzyć. Nie być zamkniętym, oczywiście, ale mieć jakąś jedną szkołę, której wierzyć, bo jak czerpiemy z 10 na raz, to tak naprawdę nie czerpiemy z żadnej. To jest tak, jak się w życiu łapiemy jednej rzeczy lub 10, nie? Albo robisz coś naprawdę dobrze, albo robisz 10 rzeczy, czy tam kilka, wiesz, powierzchownie, nie? Więc to też zajęło trochę lat, żeby sobie znaleźć takie miejsca. Ale mi się tam naprawdę bardzo podoba. Dosłownie wszystko. Szczególnie związane z jiu-jitsu. A opowiedz o tych dormsach generalnie, nie? To jest jakby miejscowa ogarnięta przez Firasa, tak? Niedaleko klubu. On to stworzył z jakimś tam zamysłem, jak rozumiem, żeby jak najwięcej fighterów się zjeżdżało. Dokładnie. To jest tak, że to jest mniej więcej odległość z klubu do tych dormsów jest jak w takim klasycznym polskim bloku z klatki do klatki. Może 2 klatki dalej, Max. No powiedzmy 2 klatki dalej. Czyli jest to bardzo blisko. Nie wiem, czy to stworzył on, czy tam... Bo jakby klub jest jego, wiadomo, ale tam parę innych osób tym jeszcze zarządza i tym wszystkim. Bo ten klub jest duży, zawodników też dużo, dużo jakby rzeczy z tym związanych. I te dormsy były na pewno po to stworzone, żeby przyjeżdżali tam fajterzy. No teraz jest tam troszeczkę pusto, nie bardzo, ale troszeczkę pusto, ale mówili mi ludzie właśnie, że przed pandemią to pół roku do przodu wszystko było zaklepane, ciężko się było bardzo dostać. No to są generalnie po prostu pokoje przeróżne. Warunki są takie, powiedziałbym, fajterskie. Wiadomo. Jest łóżko, jest ciepło, można ugotować sobie jedzenie, jest cicho. Także po pierwszy raz, jak ktoś przyjeżdża, może przeżyć troszeczkę szok. Ja też taki delikatny przeżyłem, ale zrobiłem parę treningów i okazało się, że potrzeba mi łóżko. Że potrzeba mi poleżeć. Że potrzeba mi po prostu poleżeć i zjeść. I mogłem to zrobić i byłem bardzo szczęśliwy i to tyle. Tak? Więc pokoje są naprawdę różne. Są od takich, że można kimać kilka osób w jednym, od takich, że ma się po prostu samemu pokój. Z oknem, ale są też pokoje bez okna, więc to wszystko zależy, ile jesteście w stanie wydać. Okay. Także, no, nie, no warunki są okej, okay. To nie jest tak, że jestem jakiś syf. Najważniejsze, tak jak mówię, jest ciepło, są wygodne łóżka, można sobie zrobić jedzenie, ma się jakoś tam swoją prywatność, jest blisko do klubu, jest cisza, spokój. No to zostają tam sami fajterzy, to nie są dormsy dla studentów, że tam jest impreza
co weekend, nie? No wiadomo, wiadomo. Każdy no. chodzi mniej więcej o tych samych godzinach na trening, o tych samych mniej więcej godzinach chodzi spać i o tych samych mniej więcej godzinach wstaje, nie? No tak to mniej więcej wygląda, no bo każdy trenuje w tym samym klubie, tym samym grafikiem i mniej więcej tym samym rytmem. A opowiedz, jak wygląda taki grafik treningowy w ogóle na co dzień, który tam robiłeś? To jakby co do... Ja sobie dni, no różnie sobie tam powiedzmy zmieniałem, ale starałem się trenować dwa razy dziennie, poniedziałku do piątku, raz w sobotę. Ja sobie robię tak, że środę zawsze, co drugi dzień, po dwóch takich mocnych dniach robię sobie jeden, że troszeczkę, że nie zawsze mi wychodzi powiedzmy zmniejszenie tej intensywności, ale na przykład poniedziałek, wtorek idę rano, wieczór, w środę to już idę tylko rano, ale tam robiłem jeden po drugim na przykład trening, tak, więc... No mi wychodziło, naprawdę dużo tam trenowałem i siedziałem tylko praktycznie w pokoju, jadłem, spałem i trenowałem, więc robiłem mega dużo treningów. Grafik jak tam wygląda, no codziennie, jiu-jitsu jest codziennie o 12 i 18, w niektóre dni 18.15, w niektóre dni 18.45, zależnie czy jest potem kickboxing czy nie. O codziennie o 11 jest MMA. No i w weekend tam też sobota jest stójka i jiu-jitsu od poniedziałku do soboty o 12, więc nie da się zrobić wszystkich tych treningów w tygodniu, więc jeśli ktoś dalej to słucha, jest na etapie oglądania Instagrama i czytania, że Brazole czy tam Gordon Ryan trenuje 7 dni w tygodniu, 6 razy dziennie, to polecam, zanim uwierzycie w takie bajeczki, w które ja też kiedyś wierzyłem, pojechać. Nie mówię do Stanów, pojechać nawet w Polsce do osoby, która tak twierdzi, że tak trenuje i zobaczyć, czy tak naprawdę trenuje. Bo ja się wiele razy w życiu przekonałem, że ci ludzie tak nie trenują lub nazywają, powiedzmy, na przykład tak, robią godzinkę jiu-jitsu, to już jest jeden trening, potem zostaną pół godziny na siłowni, to już jest drugi. Wieczorem przyjdą zrobić technikę, to już trzeci. Po technice na przykład, nie wiem, zrobią poprowadzą prywatkę, to już jest czwarty, nie? Albo zrobią sobie drugie sparingi, to zależy jak kto na to patrzy, tak? Więc nie jest też nie warto to... To jeszcze chciałem dodać wcześniej, miałem gdzieś to na myśli, ale mi wypadło z głowy, że też nie warto wierzyć w takie przesadzone grafiki treningowe. Realistycznie, jak ktoś nie wspomaga się żadną energią z kosmosu, no to dwa treningi konkretne dziennie, ewentualnie jakieś tam dorabianie po treningu, bo ja na przykład jak sobie robię jakąś siłownię po treningu, to nie nazywam tego kolejnym treningiem. To jest taka dobitka. Dla nie? mnie wejście na salę i wyjście z sali to jest jeden trening. Jeden trening, oczywiście. Jeden trening. A to może trwać, nie wiem, 8-12. Może to trwać 4 godziny. I tak, no tak. Często miałem w tym tristarze. Robiłem MMA, zostawałem na jiu-jitsu, po jiu-jitsu jeszcze dorabiałem jakąś siłownię, jeszcze rozkminialiśmy techniki, no czasem byłem 4 godziny na tej sali. No ale zależy, no. Niektórzy mają potrzebę pochwalenia się, ile trenują, no tak. Niektórzy nie mają. Każdy jest inny. No tak, tym bardziej, że właśnie wiesz co, fajne jest to, że ty jakby no nie hajpujesz tego swojego treningu, tak? Jakby masz media społecznościowe, twoje nazwisko jest w kraju znane, na przykład dajesz znać, że jesteś w tristarze, ale to nie jest wrzucanie 17 storek dziennie, że ty jesteś w tristarze. Nawet nie kojarzę, czy ty specjalnie na przykład wrzuciłeś jakieś zdjęcie z Firasem. Jedno. No jedno. Na samym początku. Wiesz, każdy ma do tego inne podejście. Ja uważam, że dobre poprowadzenie mediów społecznościowych jest bardzo przydatne teraz i bardzo by mi pomogło. Ja robiłem kilka podejść do tego, ale każdy jest inny. No, ja po prostu nie mogę. Nie mogę. Ja nie jestem... Ja w ogóle jak idę na trening, telefon jest w szatni. Ja nie biorę ze sobą telefonu. Jak prowadzę trening, ktoś mi weźmie telefon na trening, to jest najgorsza rzecz, co może zrobić. Ktoś mi się spóźni pół godziny. Spoko, wchodź. Nie ma problemu, ale jak przyjdziesz z telefonem, popatrzysz na telefon między rundami, to jest masakra, nienawidzę tego. I muszę ci powiedzieć, że ja mam dokładnie to samo. Jakby mam gdzieś wewnętrzny ten taki, może nie to, że żal, tak, ale że świadomość, że mógłbym go używać, żeby jakby, wiesz, jakieś treningi nagrywać swoich podopiecznych, czy coś, żeby potem skleić, żeby to marketingowo zagrało, ale mi po prostu czas na macie kojarzy się z czymś innym. Ja muszę wyjaśnić technikę, skupić się na poprawności jej wykonania, na warsztacie, wzięcie telefonu, nagrywanie. Nie umiem utrzymać w tym w ogóle konsekwencji. Jeżeli zacznę to robić, to potrwa maksymalnie kilka dni, potem zaczynam przerywać i totalnie to olewam. No i ja widzę, nie jestem w tym sam po prostu. Tak, wiesz, zwyczajnie ci na tym tak bardzo nie zależy. Mhm. Tak jak i mi, bo ja wiem, że jak mi na czymś bardzo zależy, to ja to robię.
wkładam w to czas i rozwijam się do maksimum. Tak jak właśnie jest na przykład z jiu-jitsu, czy pewnymi aspektami z tym związanymi. No taki wyjazd do Kanady, chcę tam pojechać, zależy mi na tym, no zrobię wszystko, żeby tam pojechać. Chcę mieć super media społecznościowe, mega je rozwijać. Widocznie nie do końca. Widocznie nie do końca mi na tym zależy. No po prostu nie leży mi to, tak? Nie leży mi to. Nie mówię, że też branie telefonu na matę, żeby sobie nagrać walki, czy jakieś techniki jest złe, ale ludzie potrafią między rundami przeglądać Instagram, wiesz, Messengera i tak dalej. No, dla mnie to jest nie do pojęcia. Ja odłączam to. My też teraz w tych czasach cały czas jesteśmy z tą technologią. Cały czas. Ja kiedyś miałem w jednym klubie, jak prowadziłem taki trening, ludzie mi tak po prostu robili, tak, że widziałem, że to jest nagminnie. Na tym jednym konkretnym treningu. Wszystkim właśnie powiedziałem po treningu, że cały czas jesteście z tymi telefonami. Dajcie sobie te 1,5 godziny w ciągu dnia. Nie przejmujcie się tym, co się tam dzieje. Zobaczycie, że nic się w waszym życiu nie zmieni, jak nie popatrzycie na telefon przez 1,5 godziny, nie? Ja też po prostu tak uważam. Nie polecam tego wszystkim, bo ktoś chce się hajpować w mediach społecznościowych i promować. Nie się promuje, to bardzo dużo daje, ale też dla ludzi, którzy dopiero zaczynają, powiedzmy, trenować, nie zaczynajcie od złej strony. Najpierw trzeba mieć umiejętności. No tak jak mówisz i tak jak widzę, ja wiem, że jakby no, moje nazwisko gdzieś tutaj w Polsce jest znane w jiu-jitsu. Ja nie zrobiłem tego Instagramem. I no, każdy jest inny, no ale ja jestem taki. Ja się skupiam na robocie, na treningu i wrzucam na Instagram rzeczy, jak coś się dzieje. Pojechałem do Kanady, no to dobra, zrobię sobie tam z nimi zdjęcie, tu z Salpierem, tu z Firasem, jestem, nie? Ale nie biorę tam treningu codziennie telefonu codziennie na trening i nie nagrywam i tak dalej. No nie, po prostu to nie jest dla mnie, nie? Nie jest to dla mnie. Mówię, robiłem już wiele podejść, czytałem, jak się za to zabrać, radziłem się ludzi. Nie lubię tego. Zwyczajnie tego nie lubię. Wolę zarobić, bo to też jakby, jak masz dobrze rozkręcone media społecznościowe, tak. Też przyczynia się do tego twojego zarabiania na życie, tak, ale jest. Dla mnie to jest po prostu za dużo zachodu. Ja wtedy czuję, że się nie skupiam na rzeczach naprawdę ważnych. Nudzi mnie to, nie ciekawi mnie to. No ale jakoś tam te media społecznościowe trzymam, nie? Minimum, wiem, że jakiś tam minimum jest potrzebne, tak? Ale no dalej, żeby to zaszło, jakieś nagrywanie, wiesz... Relacji nie, codziennie, tak. Gadanie do telefonu, to nie dla mnie. Może no, kiedyś się to zmieni, nie mówię, że nie. Na obecnym etapie robię na tyle, ile czuję i na tyle, ile tego potrzebuję. Na tyle, ile wkładasz na pewno pracy, wiesz, w doskonalenie warsztatu, to znalezienie tej dodatkowej, bo wiesz, to jakby też już kończąc ten temat, nie, ale... Skaczamy trochę po tematach, ale co chwilę jest coś ciekawego do powiedzenia. Ale jakby zawsze, jak jest ten moment, w którym mógłbym się oderwać, żeby wziąć telefon i na przykład coś nagrać, nie, to robię wszystko, żeby tego nie zrobić, nie, jakby to jest ostatnie, że telefon, żeby nagrać, nie, jakby to jest tak jakieś sztuczne, że po prostu nie chce mi się jak starczyć. Już usiądziesz, no, jak to już usiądziesz. Lenistwo. Generalnie, żebym miał takie podejście do jiu-jitsu, jakie mam do jakby kronikowania, tak, do prowadzenia jakichś tam, wiesz, dzienników z tego, co robię codziennie na tym, to bym był słaby w tym, jakby wiesz, jakby są rzeczy ważne i ważniejsze. Aczkolwiek, tak jak mówisz, jest to w dzisiejszych czasach potrzebne i jest to również forma na autopromocję, na dobre zarabianie pieniędzy, bo też z drugiej strony, wiesz, spójrzmy na takiego zawodnika jak Gordon Ryan. To jest gość, który, wiesz, on nie tylko swoimi skillsami zrobił robotę, nie? On właśnie fajnie... Głównie kiedyś, mediami społecznościowymi. Mediami społecznościowymi, ale oprócz tego, wiesz, no ma... jego media społecznościowe mają potwierdzenie w jego warsztacie. I to jest jeden z tych nielicznych ludzi, który właśnie to ma. I to jest ważne. I to jest ważne, to jest ważne, tak? Bo jak potem nagle hajpujesz się mega w mediach społecznościowych, a potem musisz stanąć przed wyzwaniem. Tak. No może być ciężko, nie? Ale on mówił właśnie o tym, wiesz, że też zawsze go motywuje to, że on robi tyle shit talku, trash talku, że on po prostu no, musi wygrać, bo gdyby nie to, to wszyscy zabiją go. Wiesz, nawet nie chodzi o trash talk, ale... Wiesz, nawet taką presję, taki powiedzmy młody zawodnik rozwijający się może na siebie narzucić, że wrzuca tam ciągle te treningi, tak. Tu tyle treningów robię, 5 razy dziennie i tak dalej. I nagle stajesz na zawodach, nawet wiesz, powiedzmy w niebieskich pasach i sobie myślisz, kurde, teraz to już nie ma znaczenia. Teraz no. Trzeba po prostu to tak. Pokazać, nie? Tak. I potem jakby taka osoba na przykład przegrywa i zaczyna swoją przygodę, wiesz, pierwsze lata i nie umie sobie z tym poradzić, wiesz. Ktoś, no różne głosy, różnie ludzie mogą dochodzić, różnie ludzie, wiesz, gadają, różnie ludzie też do siebie to przyjmują, bo
niektórzy to przyjmują bardzo do siebie, niektórzy nie. I każdy jest inny, nie? Ale to zawsze, no, chciałem po prostu podać przykład, w jaki sposób można samemu sobie na siebie zrobić głupią presję. No, dokładnie. Tak można sobie zrobić głupią presję na siebie samemu przez te media społecznościowe. I właśnie tak jak mówisz na przykładzie Gordona, no to już jest tak na takiej najwyższej skali. No tak. Czy nawet właśnie już nawet jeszcze wyższej, mówimy Conora McGregora. A na takiej niższej skali to może być takie właśnie po prostu postowanie częste, co się robi, ile się trenuje i tak dalej. I często wiem, że właśnie ludzi na przykład na zawodach takiego niższego szczebla motywuje to, że ja chcę wygrać z taką gwiazdą Instagrama, nie? I taki ma jeszcze ciężej. No tak, sam kiedyś tak miałem, zanim jeszcze w ogóle miałem Instagram, albo dopiero go założyłem i widziałem, że mam w kategorii jakiegoś... To jeszcze były tam gdzieś niebieskie pasy, nie? To jest jakieś początki wyhypowanego zawodnika. Mówię, kurde, muszę go pojechać, nie? No tak. I tacy mieli trudniej, tak. Tacy mieli trudniej, wiesz. Wszyscy na nich zagryzali zęby, nie? Boisz się przegranej? Tak, boję. Boisz się przegranej? Nie, nie boję się o tym mówić, boję się przegranej, ale nie przeraża mnie przegrana. Nie przeraża mnie tak, że w zasadzie nie jest to dla mnie koniec świata. Czy nie boję się przegrać? Boję się przegrać, bo wiesz, dlaczego boję się przegrać? Bo zależy mi na tym, nie? Jakby zależy mi po prostu na tym. Wiem, ile w to wkładam czasu, pracy i energii. I nie chcę przegrać. Nie chcę przegrać, bo wiem, ile w to właśnie wkładam i jakby jak bardzo nad tym pracuję. I mam zawsze dla siebie wysokie standardy. Ale wiem, że to jest nieunikniona część tego sportu, że szczególnie jiu-jitsu, no jakby nie ma niepokonanych ludzi w jiu-jitsu. Nie ma. Zawsze, jeszcze tyle się startuje, zawsze gdzieś ktoś z nas przegra w różny sposób. Można zostać poddany w 10 sekund, można przegrać decyzję u sędziów, ale tak, boję się przegrać, nie lubię, myślę o tym też przed zawodami często, tak jak każdy, znaczy nie myślę na zasadzie, że wizualizuję sobie przegraną, wiesz, o co chodzi, ale no, ciężko jest zatrzymać to, co nam produkuje głowa. Można sobie tylko umieć z tym radzić. I każda głowa przed zawodami produkuje różne obrazy, i te dobre, i te niedobre. Więc po prostu umiem sobie z tym radzić. Nauczyłem się sobie radzić dobrze z porażką. I mimo wszystko zawsze się jej troszeczkę boję, nie? Zawsze się troszeczkę boję, ale właśnie w taki sposób, że rozczaruję sam siebie zwyczajnie, nie kogoś, bo jakby wiem, że ludzie najbliżsi moi są dla mnie wsparciem mimo wszystko. Boję się po prostu, że rozczaruję siebie, że tyle w to włożyłem i przegram, nie? Ale tak jak mówię, nauczyłem się sobie dobrze z tym radzić i to jest najważniejsze, bo nie zatrzymamy pewnych procesów w naszej głowie. Tak samo właśnie jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o tym balansie i o przemyśleniu pewnych rzeczy na chłodno. Kiedyś, jak przegrałem, to ja w godzinę już miałem zaplanowany cały rok, jak ja zmienię wszystko, żeby wygrać na następnych zawodach, mimo że one były za tydzień, nie? A teraz wiem, że kończą się zawody. Dobra, po zawodach, no to co każdy robi? Na jakieś jedzonko, tu gdzieś wyjść ze znajomymi, to tamto. Ja nie oglądam swoich walk w dzień zawodów. Nie, no, okej, chwilę jak, po tym, jak przegram, zawsze jestem zły, załamany, coś tam gadam, ale ja już... Nie mogę tego zatrzymać, ale ja znam ten proces. Zaczynam się zaraz hamować. Dobra, okej. Jutro dojdziesz do siebie po zawodach, wszystko się uspokoi, obejrzysz walki sobie, tak? Wtedy sobie pomyślę, co dalej. A nie na gorąco, więc pewne rzeczy się nie da zatrzymać, ale trzeba sobie nauczyć się z nimi radzić po prostu. Dobra, to też już abstrahując jakby od tej porażki, to... Opowiedz proszę, jak jakby na twój mental i na to właśnie radzenie sobie z tymi emocjami treningowymi wpływa trenowanie w takich miejscach, jak na przykład byłeś w Tristarze, nie? O tak, jakby detale treningowe, możliwość pracy z takimi zawodnikami jak GSP. Powiedz, czy w ogóle miałeś okazję trochę zbliżyć się z tymi postaciami jak Firas, jak GSP i w jaki sposób one wpłynęły właśnie nie tyle co na twój skillset, a co jakby na mental, nie? Miałem okazję się jakby to nazwać zbliżyć z nimi, w sensie mam tam dobre relacje z nimi w tym klubie. Na pierwszym przyjeździe od razu, ja tam pierwszy mój dzień to był, nie pamiętam, gdzieś jakiś tam dzień w tygodniu, gdzieś, nie był to weekend, gdzieś któryś tam dzień tygodnia, chyba wtorek, o.
Przyjechałem we wtorek wieczorem, zrobiłem trening. No i to od razu tam... Wiadomo, jak przyjeżdża ktoś do klubu solidny, no to ludzie widzą. Od razu tu mnie Firas wziął, tu ktoś. Już mi powiedzieli, tu przyjść na trening jakiś taki, na zaproszenie. Tam jest parę osób, przychodzi tam Saint-Pierre. No to ja dwa dni później już z nim trenowałem. No i on jest bardzo takim spoko, otwartym gościem. Ja tam przychodzę w ogóle na ten trening, oni mnie przedstawiają. Jemu on do mnie przychodzi i mówi, hi, George. Ja mówię, no stary, wiem, kim jesteś, nie? No ale dobra. Skoro musisz się przedstawiać, no to spoko. To też świadczy o jego kulturze. Tak, ale porobiłem z nim rundy tam. Od razu do on, dawaj, pierwsza runda, zadaniówka, to porobiłem z nim rundy. No i tak widać, że jemu jakby się spodobało też. Ja się zawsze starałem być dobrym partnerem treningowym też, szczególnie ostatni czas. I widzę, że oni tam bardzo na to kładą nacisk mocny. Żeby po prostu każda osoba w klubie była dla ciebie dobrym partnerem treningowym i vice versa. Więc on chętnie ze mną trenował, bo jakby widocznie podobały mu się moje umiejętności w jiu-jitsu i miał ze mną dobry trening, plus jakby byłem dla niego dobrym partnerem treningowym. No i tam przychodziłem cały czas na te treningi, jak przychodził na technikę, to zdarzało się, że robił ze mną, tam Firas mu go dawał czasem, żeby robił ze mną tą technikę. Na początku nie wiedziałem, jak się odezwać w ogóle. Pierwszy raz robię technikę godzinę z Saint-Pierre'em i wie, co ja mu w ogóle powiedzieć, nie? No ale on tak, wiesz, zagaduje o pierdoły, coś tam zaczynamy sobie gadać o wszystkim i o niczym. Jest mega, mega spoko, mega otwarty gość. Teraz na tym wyjeździe, no to wiadomo, jeszcze bardziej się to gdzieś tam zacieśniło. On w ogóle zapraszał mnie, żebym poszedł z nimi taką grupką, tam jeszcze paru osób z tej staru i nie, że oni robią tam w jeden dzień sprinty. On ma trenera, którego pewnie nieraz, kto ogląda MMA, widział na tych countdownach i tak dalej, od sprintów. Także też dla mnie super. Jeszcze nie miałem okazji, bo to było pod koniec wyjazdu, ale na pewno pójdę gdzieś tam, żeby na zapasy gdzieś z nimi pójść. Także powoli się tam wkręcam w tą ekipę, z Zahabim tak samo, tam dobry kontakt. I myślę, że się tam dobrze tam w tą ekipę wpasowałem. Dlatego mi się, myślę, tak tam podoba przez to, jakie oni mają podejście i nastawienie do wielu rzeczy. Ja mam takie samo. A jak to wpływa na mój mental taki szeroko pojęty? Nie wiem, czy to do końca wpływa na jakąś moją teraz pewność siebie przez zawodami, bo ja też się wyleczyłem z tego, że ja teraz wracam z Tristaru i ja to jutro wygram, bo ja teraz byłem w Tristarze. Nie. Ja mogłem teraz 6 tygodni nie trenować i jutro wygrać, a mogłem być 6 tygodni w Tristarze i nie wygrać. To nie tak działa, ale no rzeczywiście daje jakoś tam troszkę pewności siebie więcej. Bardziej takie potwierdzenie pewnych swoich umiejętności, że zrobi się z tym i z tym, czy ktoś tam właśnie takiego profilu jak Saint-Pierre czy Zahabi da jakiś komplement twoich umiejętności. No sobie myślisz, no kto jeszcze może być wyżej, co ci może coś dobrego powiedzieć o twoim jiu-jitsu, nie? Więc jest to na pewno budujące, ale nie można na tym bazować. Ja też kiedyś robiłem takie błędy, że trochę na takich rzeczach bazowałem. A, tu byłem miesiąc w Stanach, to tamto. Nie, no to nie ma znaczenia, nie? No jakby stajesz na tych zawodach jutro, powiedzmy, przed tą matą i jest tu i teraz. Wszystkie obrazy w twojej głowie, które miałeś złe i dobre, nie wydarzyły się jeszcze. Cały ten twój trening pójdzie na marne, jeśli jesteś przestraszony, jeśli nie będziesz potrafił tego wykorzystać, więc jak to wpływa bardziej na takiej zasadzie, że wyjeżdżam stamtąd i sobie myślę, cała ta praca, którą wkładałem przez te lata, jest robiona dobrze, jest robiona coraz lepiej, bo mam potwierdzenie, trenując z nimi, czy czasem tam słysząc od nich jakieś dobre słowa, mam potwierdzenie, że kurde, no fajnie, no jakby zaczynałem w Rzeszowie, gdzie miałem 2 purpury na macie i 3 niebieskie pasy, a teraz trenuję sobie z Saint-Pierre'em, który sam mnie bierze na rundy i mówi, że mu się fajnie ze mną trenuje i zaprasza mnie na jakieś tam treningi dodatkowe ze swoją ekipą, no to myślę, że każdy by się poczuł dobrze i doceniony, jakby pomyślał sobie, że dobrze o swoich umiejętnościach, ale ja też odbiegam od takiego wywyższania siebie i swoich umiejętności. Jak to się mówi, zawsze trzeba pozostać głodnym. Głodnym wiedzy, głodnym tego, co może jeszcze dalej być. Zdawać sobie sprawę, co się umie, zdawać sobie sprawę, czego się nie umie. No ale daje to pewność siebie. Daje pewność siebie i właśnie rzeczy, które się nauczyłem od Firasa i przez podcasty i będąc w klubie i pytając się go, bo on też zawsze bardzo chętnie odpowiada na pytania wyczerpująco i no i bardzo tak jakby szczegółowo, to
wpływa to po prostu na taki mój mental jakby do podejścia do treningów, podejścia do wszystkiego związanego z treningami. Także ma to naprawdę dobry wpływ. A czy nie wydaje ci się, że właśnie potwierdzenie o jakby słuszności swojej drogi, o poprawie umiejętności, tak na szali wartości nie jest czymś cenniejszym nawet niż ta blacha z zawodów? Jest, zdecydowanie. Dla mnie jest dużo bardziej cenniejsza. Bo wiesz, blacha z zawodów, no raz będzie, raz nie będzie. Raz będzie taka, raz nie inna. I właśnie ja też kiedyś za bardzo definiowałem siebie przez wynik na zawodach, nie? Dlaczego? Bo trenowałem pod wynik na zawody, tylko i wyłącznie. Ale zobaczyłem, że to nie jest właśnie droga na długowieczność w jiu-jitsu, nie? Teraz, czy ja nie trenuję pod wynik na zawody? Też, ale no, oczywiście chcę wygrać i chcę wygrać wszystko, na czym startuję, nie? Bo to jest normalne, ale bardziej nastawiam się na zawody, już im bliżej są te zawody, ale nie cały czas. Więc ma to większy wpływ właśnie. Nie ma co się definiować przez to, czy nam poszło, czy nam nie poszło. To jest jakaś tam weryfikacja, jakieś sprawdzenie tam małego aspektu tej całej drogi właśnie. No bo turniej no, jest takim małym aspektem tej całej drogi, nie? Wiesz, możemy tam sprawdzić właśnie, jak się czuliśmy mentalnie, jak sobie poradziliśmy pod presją, czy techniki, które ćwiczymy, działają na zawodach, czy już działają, czy jeszcze nie działają, czy już... Co w ogóle działa, co nie. Taka weryfikacja, nie? I też dobrze właśnie zajrzenie do swojej głowy. Nie tylko co było w trakcie walki na macie, ale co było przed, co było dzień przed, co było tydzień przed, bo to co było po. No nie? Bo to też trzeba umieć sobie z tym radzić i myślę, że ma to... Na mnie ma to duży wpływ. Ja lubię jak... Ja nie potrzebuję co jakiś czas komplementów, żeby mi ktoś powiedział, że robię dobrą robotę, ale każdy lubi raz na nawet jakiś dłuższy czas usłyszeć. Też tym bardziej no mówię, nie prosząc się o to, po prostu się gdzieś jedzie właśnie i ktoś ci powie, tak, że o, to masz dobre, albo fajne, albo dobre masz jiu-jitsu, czy coś takiego, no to... Fajnie. Jest to motywacja. Jest to motywacja, jest to motywacja. Blacha na zawodach też jest motywacją. Przegrana oczywiście. Na zawodach też może być motywacją. Zależy kto, jakiej motywacji potrzebuje, nie? Także i też wszystko jest kwestią, Mateusz, bardzo ważną. Znaczy, ważną kwestią tego jest w pewien sposób taka dojrzałość treningowa, którą ja na przykład u ciebie bardzo słyszę i wracając do początku naszej rozmowy, która również jest efektem tego, że ty bardzo wcześnie już doznałeś tego momentu przepałki, że już było za dużo i musiałeś, że tak powiem, otrzepać się z popiołu, wstać, iść jakby w innym troszkę kierunku, nagle znalazło się to nogi i wszystko nagle, że to jiu-jitsu nie było na zasadzie, że Mateusz Flaga zrobił pauzę, a potem po tej pauzie dalej leci, tylko jakby ta droga zaczęła iść troszkę w innym kierunku i jesteś tu, gdzie jesteś. Dokładnie, ja też właśnie po tej przerwie oczywiście zajęło mi też dużo czasu naprawienie takiej tej swojej głowy, na wdrożenie tych wielu rzeczy. Ale no, jeszcze od czasu, kiedy zacząłem trenować głównie nogi, ja się znowu czułem w pewien sposób, jakbym zaczynał, ale już z dużo większym doświadczeniem. Tak właśnie pewne błędy mentalne związane z nakładaniem na siebie niepotrzebnej presji też wyeliminowałem. I tak samo co do zawodów. No, oczywiście chcę wygrać wszędzie, gdzie startuję. Tak samo jak pytałeś, boję się porażki i nie lubię przegrywać. Jak każdy zawodnik chce wygrać, nie lubię przegrywać, ale nie definiuję się przez to, nie załamuję się. Nie definiuję właśnie siebie i swojego progresu tylko poprzez wynik na zawodach. To jest jakaś cegiełka. Nie mówię, że przegrałbym zawody i poszłoby mi źle i mówię, a to nie ma znaczenia. Nie, nie, nie. To nie jest tak, że to nie ma znaczenia. Ale to nie ma aż takiego znaczenia, jak mi się kiedyś wydawało, że to jest po prostu wszystko. I to, jak mi poszło na zawodach, to jest najważniejsze i koniec. Zobacz, mi się wydaje, że tak na przykład sporo sportów olimpijskich działa. Jest taka mega, mega presja na wynik. I co się dzieje z tymi ludźmi, kiedy oni są już po karierze olimpijskiej. Często jest depresja. Tak, dokładnie. Koniec, ale po prostu, albo nawet jeśli nie depresja, to po prostu koniec ze sportem. Koniec drogi. My koniec chcemy drogi. Robić, to, ja chcę robić to jiu-jitsu, dopóki będę mógł chodzić, dopóki tak. Będę, wiesz, funkcjonował tak, w ogóle, tak, nie? Tak. I nie będę wtedy się kulał 8-10 rund na treningu, ale jeśli będę mógł tam przyjść i będę dalej w stanie, już nie mówię nawet pokazać techniki, jeśli będę w stanie dać radę jakiemuś młodemu zawodnikowi i jeszcze będę kojarzył, co oni tam robią, to dalej chcę przy tym zostać, nie? A tak właśnie było, jak zacząłem trenować w ogóle. Jako dziecko trenowałem przez rok judo z pewnym trenerem w Rzeszowie. I on był taki, no
ostry dosyć, nie? Mi się to wtedy nie podobało, jak miałem 6 lat. No ale tam przetrwałem może nie cały rok i wróciłem. Miałem 16 lat, chciałem znowu trenować sporty walki, no to do niego na judo. I on mi wtedy powiedział, że na zawody to już jest za późno. Więc zobacz, jakie to jest podejście, nie? Mhm. To jest sport olimpijski. Tak. Tam jest ciśnienie tylko na wynik, bo jiu-jitsu to jest wolny rynek, wiesz. Ja chcę jechać na Worldsy No Gi, czyli Mistrzostwa Świata w Eskimo, to jadę. Nikt mi nie będzie mówił, nie jesteś w kadrze, nie ma pieniędzy na to. Albo ja mam albo ja mam pieniądze, albo nie mam. Albo chcę jechać, albo nie chcę jechać, nie? Dobra, jest fajnie, że mamy taki turniej jak ADCC, gdzie każdy... Trzeba się zakwalifikować. Dobrze, że są też takie turnieje. Tak. Ale jest taki, to jest taki wolny rynek, wiesz, i nikt mi tu nie będzie mówił, że ja mogę to, czy nie mogę tamtego, nie? Więc myślę, że to jest zdrowsze trochę, nie? I jakby nie ma tej presji, że ja coś, że coś mi nie pójdzie, albo wiesz, ludzie wypadają z kadry przez kontuzję na przykład, czasem z nie twojej winy dosłownie, no głupi przypadek. I możesz już nigdy nie wrócić do kadry. Znam takich ludzi. Kończą kariery zawodnicze w wieku. W moim wieku mam na przykład znajomą, co startowała w gimnastyce na olimpijskim poziomie. To ona już, mój rocznik 9-5, to ona już od 3 lat, to już tylko 4 lat, to już tylko uczy. To już za stara jest na zawodnictwo, na rywalizację tam. Tak, niestety ta droga kończy się bardzo wcześnie. Dokładnie. Ma swoją wartość w pewnym momencie i to taką wartość, wiesz, prestiżową, tak? Ale kończy się bardzo wcześnie i przeczy tej idei, o której mówiliśmy na początku, czyli długodystansowości, dokładnie, tak? I przygody na całe życie. I ja ci powiem, że ja za swój cel trenerski od zawsze stawiam to, żeby zawodnicy, którzy zaczęli u mnie trenować w 7 roku życia, w 17 roku życia będą trenowali również i w 27 roku życia również i wchodząc w każdy nowy etap życia, liceum, studia, praca, żeby oni dalej mieli jiu-jitsu. I nieistotne, czy to będzie jiu-jitsu poparte wynikami na zawodach, tylko gdziekolwiek nie pójdziesz i jakikolwiek etap nowy w życiu zaczniesz i powiesz komuś, że jesteś w czymś 20 lat, stary, no to jesteś legit, nie? Wytrwałeś. I właśnie musimy o to dbać. Zdrowe podejście równa się długodystansowość, wytrwałość i tyle. Kwestia też właśnie środowiska i właśnie trenera, bo jak jest za duża presja na wyniki, to tacy ludzie się wypalają. Ty nie chcesz temu człowiekowi zniszczyć życia tym sportem. Ty chcesz jakby uświetnić jego życie tym sportem, nie? A jeśli jest tylko presja na wyniki, tylko wynik się liczy, jesteś w stanie je zniszczyć i takiego człowieka zwyczajnie zniechęcić do startów. My oczywiście od olimpijczyków się możemy dużo nauczyć co do podejścia do zawodów, treningów i tak dalej, ale trzeba wiedzieć, że nie popadać ze skrajności w skrajność, no bo to jest sport na takim poziomie, że mówię, takie olimpijskie sporty, że naprawdę no, trzeba popaść w skrajności, żeby zostać tam mistrzem. Żeby zrobić ten wynik, no oczywiście. To jest mega ciężkie, ale to jest całe życie ustawione po prostu pod wynik. A zobacz, ile my tu robimy w tym jiu-jitsu. No kto tak żyje, że trenuje tylko pod zawody i wynik? No ludzie uczą seminaria, treningi, prywatki, tak, szkoleniówki, wiesz. No dlatego ten sport nie jest profesjonalny. Ostatnio słuchałem podcastu z Travisem Stevensem, BJJ Mental Models, jak byście chcieli odsłuchać, sprawdźcie sobie dwa bardzo wartościowe odcinki z Travisem. I on właśnie o tym powiedział, że często zauważa gdzieś na profilach zawodników jiu-jitsu BJJ Professional Athlete. Nie ma coś takiego, ponieważ w momencie, w którym ty jesteś zawodnikiem, prowadzisz swój klub, to ty przestajesz być professional. Bo nie możesz być jednocześnie przedsiębiorcą prowadzącym klub i być professional. Professional to jest Real Madrid, gdzie za odpoczynek płacą ci kasę, gdzie za masaż masz opłacony. Robisz rano trening, idziesz odpoczywać po południu, czy idziesz na masaże i masz to opłacone, a nie ty się musisz martwić, żeby zapłacić czynsz, kto poprowadzi dziś dzieciaki, tego. Nie ma profesjonalizmu. Jiu-jitsu to nie jest sport profesjonalny. Nawet jeżeli zarabiasz z niego jakieś tam grosze, to no nie oszukujmy się. Nie zarabiasz ze startowania. Od profesjonalizmu jest to bardzo dalekie. Ale czy to jest złe, Mateusz? Nie.
mamy swój, tak jak fajnie powiedziałeś, to jest wolny rynek, mamy wolną rękę, możemy robić co chcemy, chcesz jechać na Mistrzostwa Świata, wygrasz w Mastersach Mistrzostwa Świata, możesz powiedzieć, że jesteś mistrzem świata Mastersów, ale przede wszystkim ludzie też się, popatrz, tym nie chwalą, bo po prostu chcieli pojechać na fajne zawody i wygrali coś tam z tych zawodów, mają duży, wiesz, ciężki medal i tyle. I sobie się z tego cieszą. Możesz tym żyć, a nie żyjesz tak, jak ci inni każą, bo chcesz wygrać, nie? Bo wiadomo, ty sam też chcesz, ale to są układy w tych kadrach. Ja znam sporo ludzi z różnych sportów olimpijskich. To są układy w tych kadrach. Ten nie pojechał, bo tam, powiedzmy, kogoś innego znajomy jest prezesem. To jest... No tak, oczywiście. Jakby no. Jest niezbyt fajne. No, my po prostu tym żyjemy. Ja się w 100% zgadzam z tym, że no, że nie ma jakby takich profesjonalnych zawodników. Nawet Gordon Ryan, no on, to znaczy, wiesz, on, tak. on żyje, wiesz, ze sprzedawania szkoleniówek głównie. Ale wiesz, nie? Co, on właśnie tam nawiązał oczywiście do tego, że Gordon jest pierwszym, który się do tego zbliża. Bo tak naprawdę tak, nie prowadzi swojej akademii. Jedyne, no dobra, poprowadzi czasami jakieś seminarium, ale to dlatego, żeby zbić kolejne 10 tysięcy i napisać o tym wszędzie wobec światu. Ja podejrzewam, że wiesz co, prowadzenie seminariów w przypadku Gordona to również może być jego chwyt marketingowy. Że na zasadzie, dobra, biedaki, zamknij się, bo ja tam jadę seminarium i mam, wiesz, 100 tysięcy dolarów nie, z seminarki. Ale, no. I najbardziej się jakby zbliża Gordon do tego profesjonalizmu, bo nie musi się martwić o klub. On ma swojego jednego trenera, Johna, który go prowadzi. On się martwi tylko tym, żeby przyjść dwa razy dziennie na matę, zrobić. No i dobra, zrobi te szkoleniówki dodatkowo, ale to też nie jest, że zrobi te szkoleniówki, żeby zarobić na chleb. On to robi dobrowolnie, żeby na ten wolny rynek puścić tą naukę dalej i tyle. To nie jest dla niego być albo nie być. On mógłby tego nie robić. Dokładnie, ale nie mylmy teraz też, bo ja się też kiedyś czułem na przykład tym trochę urażony i też, żeby też jak ktoś nie czuł urażony, że że jiu-jitsu nie ma profesjonalnych zawodników. Ja bym to powiedział tak. Nie możesz powiedzieć, tak jak mówiłeś, że jesteś profesjonalnym zawodnikiem, jeśli żyjesz z prowadzenia. Bo profesjonalny zawodnik żyje z zawodów. Dokładnie. Ja to miałem to samo, jak zacząłem w Anglii żyć i uczyć to jiu-jitsu i żyłem tylko z tego. No i tak właśnie ktoś mnie pytał, czy jakby jestem profesjonalnym zawodnikiem. Ja sobie to zacząłem rozkminiać. Mówię, no nie, ja jestem profesjonalnym instruktorem, bo moja profesja to instruktor. Instruktor, ale dokładnie. Do czego zmierzam? Nie, żeby się... Ja też, tak jak mówię, się czułem tym kiedyś urażony, że ktoś tak mówi. To nie znaczy, że my nie trenujemy jak profesjonaliści. Wiesz co, bo my symulujemy po prostu. To jest jakby symulacja tego, co my widzimy u sportowców, czego się uczymy, patrzymy, jak to robią najlepsi i my to chcemy robić w ten sam sposób. Dokładnie, ale masa zawodników jiu-jitsu trenuje jak profesjonaliści. Oczywiście. Nawet więcej. I masa zawodników, mówię, trenuje jak profesjonaliści, tylko że nie możemy tak w 100% powiedzieć, że jesteśmy profesjonalnymi zawodnikami, bo nie zarabiamy z zawodów. Co nie znaczy, że nie trenujemy jak profesjonaliści. Absolutnie trenuję. Ja sam uważam, że trenuję jak profesjonalista. Jestem tego 100% pewny, bo wiem, jak trenuję. Wiem, jak trenują profesjonaliści, nie wiem, z MMA na przykład, gdzie to jest już profesjonalny sport na jakimś tam poziomie. I masa zawodników, które to słucha, też może się do siebie odnieść i to samo sobie powiedzieć, oczywiście, że trenuję jak profesjonalista. Ale nie jesteśmy profesjonalistami. Nie możesz powiedzieć, że to jest twoja profesja, bo nie zarabiasz z zawodów. Robisz jiu-jitsu, jak to się mówi, robisz jiu-jitsu full time. Tak, to można powiedzieć, jak najbardziej. No bo jeśli tylko uczysz i trenujesz, no to robisz jiu-jitsu full time, nie? Ale nie znaczy, że jesteś profesjonalnym zawodnikiem. Także... To jest po prostu kwestia jakiegoś zagłębienia się tam, wiesz, w pojęcia. Nie, no tak, nie? Oczywiście, pojęcie, nazewnictwo i tyle. Chodzi o to, że ogólnie jiu-jitsu nie jest sportem profesjonalnym. O tak. Nie jest, co nie znaczy, że nie ma w tym... Bo z czym się kojarzy trochę właśnie to, że profesjonalny sport, no, że są w tym pieniądze, tak? No tak, to, piłka nożna, no dajmy. To nie znaczy, że w jiu-jitsu nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy jak w piłce nożnej, ale co nie znaczy, że w jiu-jitsu nie ma pieniędzy. Nie, no oczywiście, że profesjonalizacja sportu teraz jako proces następuje. Dokładnie. Ja tego nie neguję, ale jakby też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, bo wiesz, w tym podcaście on też odniósł się dużo, on jakby nie krytykował jiu-jitsu, generalnie samego w sobie, ale na przykład mówił, wspominał jakby o wartości takich zawodów jak Worldsy w kimonach i odniósł się do close-outów, nie? Powiedział, że w kontekście judo, nie? Jaką wartość mają zawody?
rangi mistrzostw świata, w których dwóch gości się spotyka, rzuca monety, w finale z sobą nie walczą. No tak. Nie, nie trzeba posłuchać po prostu o kilku tam aspektach. Ja też go lubię słuchać, to chętnie właśnie zobaczę. Tak, i on tam się tak odniósł do tych rzeczy. Można odnieść wrażenie, że odnosi się krytycznie i może nie, że hejtuje, ale wiesz co, ja przyznaję w tym trochę prawdy, bo to jest też taki kubeł zimnej wody na to, że BJJ jest och i ach i to jest w ogóle super... Sporty olimpijskie to są sporty, które jakby są określone w swojej strukturze od lat. Popatrz, że czy mamy coś takiego jak metodyka nauczania od lat wczesnoszkolnych i jakby opisane w książkach, poparte literaturą i doświadczenia? Nie mamy. Każdy trener ma swoją metodykę. Jak ja, wiesz, bardzo często rozmawiam z trenerami kidsów, z różnych gdzieś tam, wiesz, źródeł. Każdy ma swoje metody, każdy ma inne metody docierania. My nie idziemy według jednego schematu. Zapaśnicy idą według schematu. Dlatego tak? Mi się wydaje, że warto się uczyć dużo od zapaśników i judoków. Tak samo z przygotowaniem fizycznym. Ludzie chodzą do, jakby konsultują się często z ludźmi, którzy nie mają pojęcia o sportach walki, a właśnie zapaśnicy, judocy, oni to mają wszystko połączone. Przygotowanie fizyczne z treningiem. Ktoś, kto to rozumie, nie? Jak wygląda jedno i drugie, czy tak samo trenowanie dzieci. Tak samo właśnie jak mówisz, że słuchałeś tego podcastu, że on tam pewne rzeczy krytykuje. Dlatego warto mieć otwartą głowę i nie brać tego wszystkiego od razu do siebie. A on hejtuje jiu-jitsu, wyłączam to, koniec. Nie, przesłuchać tego i się naprawdę krytycznie nad tym zastanowić. Kurde, może on naprawdę ma rację. Ale to nie jest łatwe, no nie każdy tak potrafi jakby popatrzeć na siebie krytycznie. Kurde, robię coś źle, nie. On nie ma, może on faktycznie ma rację. Może to jednak nie jest dobre, albo właśnie robię coś źle. Tak, wiesz, to takie, chodzi o to, że takie krytyczne myślenie to jest też efekt, który jakby jiu-jitsu tego uczy, bardzo tego krytycznego myślenia, nie? I im bardziej na to tak wszystko patrzymy, tym bardziej mamy taki mental, że nie jesteśmy idealni, wszystko da się ulepszać i tyle. Dokładnie. Dobra, Mateusz. Tristar czy bez Tristaru już? Tym miłym akcentem... Czekaj, pauzę zrobimy. Okej, Mateusz, dobrnęliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo przyjemnie się z tobą rozmawiało. Wierzę w to, że to nie jest nasz ostatni odcinek. Myślę, że na pewno jeszcze się spotkamy. Życzę ci samych sukcesów, dobrego występu jutro. I oczywiście super występu na trialsach nadchodzących i dużo zdrówka. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie.